No na dzisiaj. Wow. Lista krótka. Nieźle. Ale to szacun, bo mnie w robocie nazwali królem spontanu. Król spontanu? No. Nie, nie. Nie leci, ale... No, no, no. No, bo nigdy nie jestem przygotowany na jakieś speeches i takie inne rzeczy, a to jakoś wychodzi, wiesz o co? No masz, wiesz, to jest naturalny talent, nie? No. Jak to tam... Z lenistwa po prostu się urodziło. Słuchaj, nie liczą się intencje, liczą się hajsy. Nie wiem, co się liczy. Na polibudzie. No raczej, proszę cię, tylko dla pieniędzy i dla fejmu. Lecimy z tym basem. To drugie piwko jest jakby, co? Jak chcesz sobie otworzyć. Ach, spoczko. Myślę, że to jedno. A najwyżej się przejdę. No to bierz sobie. Tak? Otwieram. Dobra. A będziemy znowu później latać do WC. Ale jak to w życiu? Życie jak w odbycie. Czy my jesteśmy już na fonii? Nie, ale już mogę nas włączyć. Myślę, że tak. Może być. No to lecimy. Lecimy. Jejku, jejku. Chyba minęło 5 lat od ostatniej plaży. Od plaży. No. Plaży. Na plaży? Na plaży. Fajnie jest. O kurczę, czekaj. Powiedz coś jeszcze. Maryla Rodowicz, mówię. Maryla mówię ja. Rodowicz. Okej, okay, mamy to. Coś nie mamy. Halo, halo, Mietku. Nie. O, już wiem, czemu nie mamy. Dobra, wrócimy do tego. Spoczku. Sorka, stary. Pełen luz. No, jakbyśmy w połowie się kapnęli. Jest tu ten mój shitson, nie? Który zastanawiam się, jak zbiera, a jak nie zbiera. Spoko. Będę sprawdzał później. Dyskuzji, ale chyba ten twój mic był wyłączony, z tego co widzę, ale teraz będzie... Niść problemu. O, jak teraz z odbiorem? No teraz jestem? Jest odbiór. Dobrze. Dobra. No to take two. Take two. Bo głupi Moryl zapomniał podgłośnić mikrofonu. Ale tak wracając do tego, co powiedziałem za pierwszym razem, 5 lat minęło od naszego spotkania ostatniego. 5 lat na plaży. Na plaży. Na plaży, fajnie jest. Kto to śpiewał w ogóle? Maryla czy... Na plaży, fajnie jest. No Krawczyk po wylewie, on głowy nie daje. Na pewno nie sam, ani nie Hideo. No nie. I Higgs też nie. Higgs. Bozon. Bozon lubi tar, lubi bardzo smołę chyba. Oj tak, i gitary też lubi. Śpiewać lubi. No, w ogóle przede wszystkim ma fajną fryzjerkę, chyba tą samą co Amelie. Chyba tak. Ten sam styl. Extinction Entity. No właśnie, chyba nim został, nie? Ostatecznie. Tak? Znaczy, właśnie, to jest ciekawe, nie? Bo zastanawiałem się, oglądając po raz wtóry, czyli 8 chyba, nad Higgsem i w ogóle tak po części to nie była niespodzianka, bo można było założyć po pierwszym trailerze, że to jest Higgs. Oj tak, głos, tam głos jego był, nie? Tak. Mhm. Ale to jest takie chyba... Pomiędzy, no bo przejdziemy zaraz do pani w łupince krystalisowej. Mhm. I tutaj będę miał parę pytań. A piękną maseczkę ma w ogóle. Chciałbym taką maseczkę złotą sobie założyć. A, ona, tak? No, ona, taka no, złota cała. Niekoniecznie chciałbym być pogryziony przez ośmiornicę, ale... Tak. Ale maseczkę całkiem ładną złotą miała. No, to złota kobieta to była. Oj, złota kobieta to była. Była, prawda. No. Ale no właśnie, z czego oni ją wyjmowali w ogóle? Bo to wyglądało tak jak łupinka, orzech? Tak, husk jakiś, ale to są te, o ile dobrze mówię i o ile dobrze pamiętam, te chrysalis? Ale co, te takie kryształki, tak? Czy tak, nie? Tak, tak. Te takie z tej czarnej smoły. To wygląda jak taka skrystalizowana smoła, w której znajdowały się BTS-y i tam... Sam walczył w jedynce, biegnąc po tej smole. A, czekaj. Tam, nie? Czyli, czekaj, bo ja mam w ogóle dużo braków, nie? W sensie grałem w to dawno. Faktycznie z tego błotka, ze smoły wysmalały się nam stworki. Ale czy to czarne krystalizowało? W sensie pojawiały się, ale te złote kryształy. Czy o nich mówisz teraz? Nie. Czy były jakieś czarne, ciorne, właśnie, jak szatan? No nie wiem, jak sam rzucił kupą, to pewnie się trochę skrystalizowało, przypuszczam. Ale nie, tak serio, no to być może, ale tylko być może, bo nie możemy zakładać tutaj czegokolwiek z Kojimą. Chodzi o to, że ta nasza panienka w łupince... Złota kobieta. ...była złota i może przez to, wpadając, czy będąc w tej smole, smoła sama się skoagulowała. Jakoś ją łącząc. No to złoto pewnie ją chroniło chyba, nie wiem. Być może.
Chociaż to jest takie, wiesz, to tak jak były te potwory z tymi maskami, ja tak sobie przypominam tego lwa. A mówisz te czerwone? Czy... Nie. To jest... Mówię o tej złotej masce lwa, chyba w pierwszej części. Piękne one taki... były. No. Tak. Być może ta pani jest po części potworem, albo... Jest wielorybem. Agentem Stasi, albo opcją niemiecką. Nie wiem. Für Deutschland, ja. Natürlich. Tusk będzie grał. No raczej. Pozdrawiamy premiera, przyszłego prezydenta, czy kogoś tam. No. Chociaż tak Czarnek jest bardziej nacjonalistyczny. Ukryta opcja niemiecka. Tak. To bajka. No. Bajka będzie dla wszystkich. Właśnie, jakby złota twarz i jakby sam nie dostrzegam jakby czegoś, ale faktycznie to czarne mogło być jakąś taką skorupką czy łupinką. Ja się zastanawiałem, czy to może nie było trumną. Kojarzysz, w pierwszym z trailerków była taka ekipa, która szła po jakiejś takiej mega pogrzanej pustyni, niosąc trumnę. Ale ta trumna to był bozon Higgsa tam. Bo on z niej też wychodzi. Tak, co nie? On z niej też wychodzi. Dokładnie, ale czy może to nie była jakaś taka przetrawiona kupą czarną, smołą, taka sama? Bo oni to tną przecież chyba szlifierką kątową. Oni to tną, ale później to rozrywają i jakby to był orzech, skorupka orzecha włoskiego albo czego innego. Piotruś pan? Kto tam był w orzechu? Sznycla. Sznycel, strudel. Guten Tag. Ja to jest ten sznycel. Das ist dreißig niemiecka marka. Bardzo dobrze. Następny podcast musi być po niemiecku. Tak nam dobrze idzie. Für Deutschland. Ja. No, ale faktycznie to nawet dobry patencik z tym, żeby zacząć od skorupki. Tak może ją nazwijmy, żeby... Izabela Skorupka. Nie, gdzie ona, bo ogniem i mieczem. Gdzieś u Sienkiewicza. Gdzieś tam, tak. No, w Panu Mateuszu, czy gdzieś tam. Ksiądz Mateusz Sanoka. Tak. Dzisiaj odpływamy. Fala z plaży nas zarywa. Ale tak, bozon grający na gitarze... Właśnie. Zrobił chyba na mnie największe wrażenie. W sensie, to jest coś, czego się nie spodziewałem. Nie? No. Cały ten trailer był taki mocno poważny, taki podniosło niepewny na zasadzie coś zaraz jebnie. I nie spodziewałem się, że Higgs będzie grał na gitarze w szachy z ninją. Tak. To było super. Tak. Na zasadzie po prostu złapali mnie... They caught me off guard. Nie? Bozon Higgsa znowu jedną. No, to coś w tym jest. Tunelowo. Tak. Pod kataną. Ale tak obejrzawszy nasz trailer 10 razy, tak parę rzeczy dało mi do myślenia. No bo mamy Higgsa, który niby został na plaży, ale został przywrócony do plaży. I wracając do tej trumny, o której powiedziałeś. No właśnie, jeszcze nie pamiętam, jak on w ogóle skończył, ale to zaraz do tego sobie dojdziemy. Dobra. Opowiadaj, no. No i mamy tę trumnę, którą, w której on jest, a jest przenoszona przez jego pomagierów. Więc to dałoby zakładać, że on w tej trumnie jest niczym Dracula może. Albo nie może być... No bo dlaczego by go nieśli, a dlaczego by on nie szedł wtedy? Tutaj nawiązuję do pierwszego trailera. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, ile oni z tego Higgsa wyciągnęli z tej plaży? No bo patrząc na to, on się wydaje półcyborgiem, prawda? On jest taki mocno... Nie zapominajmy, że on był faraonem. Miał maseczkę, był stylizowany na niego i do życia po śmierci w starożytnym Egipcie przygotowywano zmarłych, wyjmując im narządy wewnętrzne. Zauważ, że on ma tam wykrojoną, taką fajną, żółtą... Ale tam ma flaki w środku. Pytanie, czy swoje. No właśnie. No. Ja bym stawiał, że być może troszkę poszli za ciosem w tematach wierzeń Egipcjan. Okay. I być może też jakby został wzięty do, nie wiem, Ra, gdzie sobie żyje, no bo po to ich tam właśnie przerabiano, wyciągano z nich różne rzeczy, żeby to ciało przetrwało. Tak. I to jest jeden strzał. Drugi strzał jeszcze, który mam, kompletnie z drugiej strony. Czy kojarzysz pana Brandona Lee? Mówisz o synu Bruce'a Lee z Kruka? Tak. Ten film jako dzieciak oglądałem i prawdopodobnie tylko dlatego zapadł mi w pamięć, pomijając jeszcze rewelacyjny soundtrack Panterę, For Love Not Lisa i inne zespoły, które tam do tego pisały muzykę. No.
Czy nie przypomina ci jego makijaż nieco właśnie Brandona? Trochę tak, z Kruka, ale też... Plus trumna, z której też niejako postać z filmu Kruk wychodziła. Też wrócenie do żywych. Racja. Może przez podejście do życia, jakie Hicks ma, i cieszy się bardzo, że swojego humoru nie stracił. Oj nie. No tutaj bardziej podpasował mi pod Jokera, wiesz? Zdecydowanie. Tak, ten makijaż jest taki właśnie pomiędzy. I te takie uśmieszki i ten... No jest bardziej na pewno androgeniczny niż był wcześniej. I to nie tylko przez fryzurę. I to nie tylko przez fryzurę. Pewnie jajka mu też wycięli. Ale... Ma teraz cyfrowe jaja. Ma cyfrowe jaja z cyfrową gitarą. No, jest ciekawą postacią bardzo i powiem ci, że brakowało mi poczucia humoru Hicksa i tego... Cynizmu. No tak. Ale to poczucie humoru z zaleciałością akcentu południowego daje ten smaczek taki fajny. W pewnym momencie się zastanawiałem, kurde, jeśli byłby tam Matthew McConaughey, kojarzysz, że ktoś w Interstellar? Proszę cię. No, nie? I wszystkie takiego, memy. Tak, chociaż nie było tego, wiesz, Southern Lisp, nie? From Texas, ale naprawdę fajnie się to oglądało i chyba z tego całego trailera, tak jak zresztą sam wspomniałeś, no ten Hicks... Uwielbiam. Dla mnie, tak. I jakby... Wydaje mi się, że no może niekoniecznie stracił tą ostrość. Myślę, że ją troszkę przekuł w co innego. Mm-hmm. Ja Hicksa pamiętam głównie jakiego takiego wylana, takiego bardzo wyszczekanego, bardzo cwanego, tak. Jakby wiążącego do końca, ale mocno agresywnego w tym wszystkim. Mm-hmm. Ta część trailera, którą teraz dostaliśmy, wydaje mi się, pokazuje nam go w zupełnie innej odsłonie. Właśnie taki bardziej jokerowy, tak. Prześmiewczy, taki zupełnie inny, ale cały czas ten sam. Tak. I uwielbiam po prostu to, co zobaczyłem. Mam nadzieję, że będą go wciskać nam co rozdział i że będzie go sporo. Oj, byłoby przepięknie, naprawdę, wiesz. Ja chyba po naszych rozmowach wcześniejszych, czy poza fonią, bo nie wizją, zastanawiałem się nad kupnem PS5, ale dla tej gry czekam 2025, to już bankowo, urlop, nie wiem, idę do psychiatry, montuję sobie miesiąc z głowy i po prostu gram w tę grę i mam w dupie cały świat, naprawdę. Myślę, że nie będzie to czas stracony. Oj, na pewno nie. Myślę, że terapia Death Stranding robi... Zrobi swoje. Czyli można powiedzieć, że mamy to na fonii, że jakby gramy od premiery. Oj tak, koniecznie. Bez dwóch zdań. Dobrze, jeszcze dobrze. Tak może o tym Hicksie, bo jest tyle motywów, do których mam nie obiekcje, pytania. Jedziesz. Czerwony kolor, tak mnie zastanawiał. To jest taki gniew? Rage? To jest też, wiesz, płomień, odrodzenie, płomień. Nie? W tą stronę bym szedł, ale przede wszystkim łącząc czerwień z jego nowym stylistą, jestem pewien, że jest to nawiązanie do Amelie, stąd być może jest to kolejne Extinction Entity. Okej. To co by było z tą łupinką, która jest na Magellanie? Tak. Chyba tak można to na polski przetłumaczyć. Magellan na pewno. Tak, nasz stateczek podwodno-smołowy. Tak. Ale to za moment może wróćmy do łupinki, bo ten Hicks... Ta plaża jest szeroka. W którą stronę? W którą stronę? Ta plaża nie ma końca, jak chałupy. Welcome to... Znaczy muzycznie. Tak. Pięknie. A właśnie, a propos muzycznie, piosenka, którą zaśpiewał ale to było chyba w pierwszym trailerze. I to rzeczywiście Troy Baker. Tak. Ja nie wiedziałem, że on jest tak utalentowany. Czy on w jakimś bandzie gra, czy coś takiego? Kompletnie pana nie śledzę i ja mam tą przykrą przypadłość, że jestem mało kinowy. Co chodzę do kina, to grają anime generalnie, nie? Więc ostatnio byłem na nowym Miyazakim, ale aktorów nie kojarzę. Może jakichś tam Marvelowych, natomiast tego pana nie znam zupełnie z żadnych produkcji, natomiast chciałbym go posłuchać.
i chciałbym, żeby no, z tej gitary zrobił użytek też w grze. Tak. Nie tylko jako siekiery, ale muzycznie, no i wokalnie. Tak. No, ma piękną barwę głosu i rzeczywiście miło się go słucha. I tak się zastanawiam, bo to też jeszcze mówiąc o Troju Bakerze i wiemy, że to jest aktor, który głównie grywa w grach. A widzisz, to nie miałem pojęcia. Gdzie jeszcze występował, jeżeli go kojarzysz? Gdzie mogę spotkać tego pana? Wydaje mi się, że jego głos był użyty w The Last of Us. Okay. On grał, nie pamiętam jak się ten ziomek nazywał. Pewnie też wylany jakiegoś. Nie. On właśnie grał tego głównego bohatera. A, okej. Okay. Tak. Tego, który w dwójce już nie był głównym bohaterem. Dokładnie tak. Okej, okay. No. Bo, no, emerytura i tak dalej. Ale rzeczywiście i... O, widzisz, to nie miałem... Co? Nie wiedziałem, okej. Okay. Co się rzuca tak rzeczywiście w oczy, przynajmniej dla mnie, to w jaki sposób Troy Baker potrafi zawładnąć przestrzenią tu wirtualną, no bo wszyscy mieli mock-up wtedy, jak grali. Mm-hmm. Czego nie widać wśród aktorów jak Lea Seydoux. Ona jest tam oczywiście, ale nie potrafi chyba być taka plastyczna, czy też Sam, który ma na imię w życiu prawdziwym, nie pamiętam jak. Sam to Sam. Sam, ale on aktor? A, tak. No, wiesz, o kogo chodzi. Tak, skleroza, peseloza dopadła. Eksperci od DS. No, ten z Walking Dead, ziomeczek. No po prostu Troy Baker rzuca się od razu w oczy swoją plastycznością i być może jest to podyktowane przez naturę samej postaci Hicksa. Na pewno dodaje mocy. Teatralności, ale to jakoś widać, że on się potrafi poruszać w tym niby świecie, no bo mając mock-up i pewnie tam nagrywając te scenki i tak dalej, no ciężko sobie to wyobrazić, przypuszczam, tym bardziej dla aktora, który no, nie był wcześniej z tym jakoś tak związany, a wydaje mi się, że Troy Baker zjadł na tym zęby. I to jest piękne, widzieć go i to sam jest kunszt w sobie. No nie wiem, czy mam rację tutaj. Nie, zdecydowanie. Jakby może niekoniecznie opisałbym to tymi samymi słowami, tylko dlatego, że jakby... może inaczej. Same wrażenia, wydaje mi się, mam dokładnie te same. Też dla mnie to on robi ten trailer. On jest tą postacią, która tutaj jakby najwięcej wnosi. Pomimo tych wszystkich innych super rewelacji, które się pojawiają, no to jednak on tutaj jakby króluje. I no mówię, bardzo, bardzo fajnie ta postać jest zrobiona. Zarówno wiele motywów wizualnych w tej postaci można by tłumaczyć na różne rzeczy, nie? Właśnie, nie wiem, być może nawet sięgając do religii chrześcijańskiej, nie? Że wiesz, jakieś trumna z marchwi w stanie, czy coś innego, kolory Amelii, wiesz, były faraon teraz wkrzeszony z jakimiś tam flaczkami wyprutymi, być może Joker, być może kruk, który powraca, no właśnie, po co powraca, nie? Nevermore, dlatego powraca. Proszę? Dlatego, żeby był Nevermore. Być może. No ale właśnie, bo przypomnij mi jeszcze. Tak. Wspominaliśmy o tym, że no właśnie, Troy został na tym, znaczy nasz bozon, został na plaży. Został na plaży. My tam go w takiej tekenowej walce żeśmy zostawili, tak. Chyba, a nie, poczekaj, nie, tam strzelała, tam padły stawy, tak. Było słychać strzały. Strzeliła do niego chyba. Strzeliła, tak. Było słychać. Tak. No. Więc chciała to dokończyć za to, że ją puścił w deszczu na sprint. Dokładnie, tylko pytanie jest takie w tym momencie. Kto go wpuścił do świata rzeczywistego? Można o takim mówić. No właśnie, w ogóle pada ciekawe stwierdzenie, bo jeżeli on wrócił z plaży, to czy nie znamy kogoś, kto już nie wracał z plaży? No Sam. Dokładnie. Hartman. Dokładnie. Tak. A przecież spotykając się z Samem, bodajże pierwsze słowa, które padają z ust Bozona, to witaj bracie. No. I tu bym też w tą stronę próbował. Kim jest w ogóle Hicks? Generalnie nie wiemy. Wiemy, że nasz cudowny transporter, kurier DHL-a był Bibisem. Tak. I no właśnie, czy to, co mówi do niego Hicks, ma być może
podłoże, no bo nie są braćmi krwi. Tak. Ale być może są bibi braćmi. Ale to piękna zagwozdka lingwistyczna teraz, wiesz? Nie przypuszczałem, bo zakładałem, że on powiedział brava jako po prostu ziomku. No, no. Ale to może mieć ładne przejście, bo zastanawiając się, czy gra była, czy dialogi były napisane w języku angielskim. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Więc stawiam, że japoński. Przypuszczam, że może, a patrząc po pierwszej części DS-a, gdzie wydaje mi się, no dialogi były bardzo ładnie napisane. Trzeba by sprawdzić, wiesz co, sobie później gdzieś tam w domku może sprawdzę, japońską wersję. O. Jeżeli jest. Pytanie, jak się zwraca, bo tam jakby sposób adresowania innych osób w Japonii dużo bardziej jest plastyczny niż ten zachodni. Ciekaw jestem, jakimi słowami się witają po japońsku. No. Tam właśnie Nissan, czy tam... Nissan. Dokładnie, ale no, wydaje mi się, że tak, nie? Te wszystkie smaczki, które wyciągaliśmy z jedynki przy ostatniej rozmowie, nie? Te wszystkie niedopowiedzenia, te wszystkie, nie wiem, subtelne bardziej, te bardziej wryj, tak jak imiona, sugestie. Myślę, tak, że być może ten brat i powrót tutaj do żywych można by tłumaczyć, no właśnie, tym, że jest faktycznie też podobną nie wiem, istotą, bo nie wiem, czy to człowiekiem nazwać możemy. No chyba jakąś hybrydą, zważywszy na to, że ma za sobą cały tabun elektroszczurków. No właśnie, co to jest, nie? Tak, i to takie... Właśnie to, co tak zaczynam zauważać ogólnie w popkulturze i tutaj będzie taki... Disclaimer? To będzie taka, jak to się mówi? Pierdolnik. Pierdolnik, no nie, takie... Myśl obok głównego tematu. Wtrącenie, możemy tak powiedzieć. Didaskalia. No. Didaskalia. Co zauważam ostatnimi czasy w popkulturze, to, że sztuczna inteligencja nie jest już tym wrogiem takim ludzkości, jak się ją pokazywało chociażby w latach 90. No nie wiem, tutaj mamy Terminatora 2, nie? Skynet, no tak. I tak dalej. Tak, tak. Teraz mamy, nie wiem, filmy w stylu Marvel, Kapitan Marvel i tak dalej, gdzie tam całą rasą sztuczna inteligencja, nad którą sztuczna inteligencja panuje. Niedawno wyszedł film, teraz jest na Disney Plus. Nie pamiętam tytułu, ale to też mówi o takich robotach sztucznej inteligencji, hippisa, którzy rzeczywiście nie chcą walczyć. Roboty, ale... hippisy. Tak. Muszę to zobaczyć. Ale to ludzie. Ludzie są tą cząstką zła w tym filmie. I teraz tak patrzę na to, że okej, no może nie w tym wypadku per se, jeśli chodzi o DS-a dwójkę, no ale po części sztuczna inteligencja tutaj, zresztą tam jest taka chyba wzmianka w tym trailerze, że spokojnie kurierów można zastąpić automatykami, które będą nosić te towary i tak dalej. No. Więc to jest ten cały apex chyba. No i tutaj mamy Higgsa, który jest jakby amalgamacją człowieka i maszyny, nie? Skądś te fundusze wziąć musiał, nie? Właśnie pytanie, czy to Magellan Incorporation, nie, poczekaj, jak oni się nazywali? Drawbridge. O tym też chciałem później porozmawiać, bo to też chyba ma jakiś taki symbolizm w sobie. Rysuj mosty, czy to dobrze, tak? To znaczy, czy wyciągaj? Most zwodzony. Ja to tak dobra. Zwodzony. Tak jak w zamkach, onegdaj. Tak, więc tutaj w tym wypadku chyba wydaje mi się, to co zrobili w USA, budujemy mosty dla pana starosty i te mosty są zawsze i przechodzimy przez te mosty, to w tym wypadku idziemy poza USA i... Do Meksyku bodajże, nie? Tam coś mówili, Meksyk i cały inny świat. Tak, ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać w grze. Mam nadzieję, że świat będzie przeogromny i będzie, wiesz, jakąś godzinkę się szło i niosło te produkty. Żeby wychillować. Po Saharze na przykład, ja pierdzielę. Piękne to było, uwielbiam.
No i do czego zmierzam? To tutaj ten most zwodzony jest wyborem, nie? Że możesz ten most puścić, ale nie musisz. I teraz jest ten wybór. Możesz go podnieść, możesz go opuścić. No. I to chyba jest ich wybór, wydaje mi się. I oni, jako ta organizacja, która, za którą nie wiemy, kto stoi, jak zwykle, znaki zapytania nad głowami. Ale wydaje mi się, że w tej części może być tak, że sam będzie wybierał, z kim chce się połączyć, a z kim tego połączenia nie chce mieć. Bo to jest chyba też motywem w ogóle przewodnim tej gry. Gdzieś tam już w pierwszym trailerze dostaliśmy na twarz, tam, czy powinniśmy się byli połączyć. A właśnie, tak, nie? Zapomniałem o tym. Czyli to fakt. I to chyba też w dwójce, nie? Nie, w dwójce chyba tego nie mówią, ale to chyba tym kończyli trailer ten pierwszy. Tak. Właśnie, czy to dobrze, żeśmy się połączyli? Mhm. Bo w jedynce mamy wprost w Ray Bridges, tak? Czyli tak mamy jest. Te mosty. Mamy kijka i mamy marchewę. I ciśniemy. Tu już jakby mamy, tak jak mówisz, wybór być może. Tak. Co może ciekawie się chyba przekładać na ten cały świat przedstawiony, no bo też fajnie mieć wybór w grze, nie? Niż łączyć, a może nie wszystkie połączenia będą na tyle pomocne? Tak, czy... spajające społeczność i tak dalej, że mogą więcej zaszkodzić niż pomóc, co jest bardzo ciekawe. I też jest taką chyba, może za daleko idę z tym, ale taką autorefleksją autora Kojimy post-covidową. Oby nam znowu nie przewidział świata, bo jak tam coś odwali i rzeczywistość to zweryfikuje, to ja chyba się będę musiał przejechać do Tokio i tam wyjaśnić. Zresztą nie tylko ja. Dużo osób się boi tej gry i przewidywań, które Kojima w jedynce odstrzelił, więc no troszkę straszne czekać na 25 rok. Tak bym to skomentował. Ja powiem tak, nie mogę się doczekać bez względu na wszystko, bo jednak ta gra, jedynka przynajmniej była dziełem sztuki. Zobaczymy, jaka będzie dwójka, ale po trailerze, zwłaszcza drugim, bo przy pierwszym nie byłem aż tak przekonany. I to chyba ze względu na warstwę muzyczną, nie ujmując piosenki Troya Bakera i tak dalej, ale brakowało mi tego, co jakoś tak spajało mnie w ten klimat i wiedziałem, że coś będzie popierdolonego. Wiesz, no ten nowy fragment wideo, który nam zaserwowano, ma dużo rzeczy, które, tak jak określiłeś, nie są specjalnie logiczne. No. Moją ulubioną, znaczy mam tam dwie małe postacie, które jedną uwielbiam, drugiej nienawidzę. Nie wiem, czy to w związku z jakimś posttraumą po Chuckim, którego swoją drogą nigdy nie widziałem, ale ta laleczka strasznie popieprzona, która jeszcze jest renderowana chyba też na zasadzie, no ona się nie rusza normalnie, tylko ona wygląda, jakby była renderowana w czasie rzeczywistym. Zmniejszony taki. No strasznie, strasznie mi to ryje beret. Okay. Plus to, jak zasyczała na Troja, to jedyny plus był. A to mi moje koty przypomniały. A kurde, kocie jeden. A właśnie ulubioną częścią jest kotoperz w sumie. Tak. Kotoperz jest przepiękny, uwielbiam. Przepiękny jest, tak. I w sumie też trochę mrówkojad, bo ten język to ma tak solidnie długi. I liże smołę. Myślę, że ma upodobanie do BTS-ów. Ale tak jeszcze o tej Kabuki porozmawiajmy, bo tak doczytałem się, Kojima, bo taki był backlash wobec tej laleczki, która w zasadzie nie pasuje na pierwszy rzut oka. Jest bardzo taka ponad czy obok. Ciężko to spasować. Tak, no. tak. Ale Kojima twierdzi, że to ma tak być i to będzie uzasadnione. Natomiast dla mnie, szczerze powiedziawszy, no to tak jak mówisz, to jest najmniej jakiś taki interesujący motyw w tym całym trailerze i przypuszczam, że może gdzieś tam w grze później, bo jednak odstaje, tak jak mówisz. I poniekąd mi to tak przypomina tę gadającą głowę z God of War. Tak, wiesz? Tak. I to tak jeszcze ten chyba taki był reference, jak to się mówi, cool, no wiesz, o co chodzi. No. No, że gdzie mnie dajesz na dupę, nie? No, daj mnie z przodu na shotguna. Nie? Aha. I tak sobie myślę, kurde, to taki jest
omyć, homage wobec chyba samej gry. Być może. Bardzo, bardzo ładne, o ile to tak jest, ale wydaje mi się, że chyba tak. Myślę, że można by się doszukać podobieństw. Wobec Santa Monica chyba studio, która zrobiła tę grę. I, no fajny motyw, natomiast sama lalka... Dziadek do orzechów jakiś taki troszkę? Tak. Znaczy, żołnierzyk drewniany? Kojima mówił, że oni się wzorowali na laleczkach i tych ruchom laleczki kabuki. No właśnie wspomniałeś kabuki, tak, czyli tak. To są te z teatru, tak? Takiego japońskiego? Dokładnie. Okej. Natomiast w chwili grozy, zaraz przed tym jak, czy zaraz po tym jak laleczka parchnęła na Hicksa, no ten tekst w stylu gitarzysto, gdzie jest, no był taki lame, że po prostu ja pierdzielę, mógł coś walnąć fajnego, a tutaj nie, bo tutaj jesteś lame i tak dalej, w ogóle gdzie jest twój zespół, no co to w ogóle było? Mi się to podobało. Podobało ci się? No właśnie taki strzał, wiesz, na zasadzie tutaj Hicks zgrywa kozaka, strzela monolog o tym, jak to, który swoją drogą uwielbiam, właśnie jak gdzieś tam, wiesz, no a tutaj, no widzę, że teraz już nie używasz marchewki, tylko kija, tam wyrywa mu pistolet, coś tam, uwielbiam ten jego monolog. I właśnie jakby bardzo dosadnie i moim zdaniem ciekawie przerywa to ta laleczka, której swoją drogą nie znoszę, bo wizualnie to klatkowanie jej i w ogóle cała jej aparycja sprawia mi, nie wiem, nie lubię na to patrzeć. Rozumiem. Ale ten strzał na zasadzie, no chłopczyku, gdzie twój zespół, no po prostu piękne. Okay. Akurat to mnie się spodobało. Natomiast sama postać jest na tyle groteskowa, że no chciałbym dobre uzasadnienie. Tak. Bo być może to będzie po prostu dodatkowy jakby gadacz. Sam. Sam. A tak już nie będzie sam. No, tak w samym trailerze wprowadzenie tej postaci, że nagle, wiesz, pojawia się z dupy i szaloręka frazią. Czy ona ma teraz cztery ręce? Czy ona jest górą? Ja myślę, że ona ma szalik. Ale w Mortala może grała, kto wie. No właśnie, ja na początku, jak ten trailer po raz pierwszy oglądałem, ja widziałem, że ona właśnie tymi rączkami, na początku spoko, maska, okej. Okay. Mm-hmm. Później ona nimi coś komuś podaje chyba i mówię, to w sensie co, ucięli jej właściwie, ale jest tam scena, jak zapala papierosa i używa czterech rąk. Tak. Realnie, nie? To jest... Gorowita. Mm. Ciekawe to jest, ciekawe. No i tak, nie wiem, no zobaczymy co, jakie będzie wprowadzenie tej postaci, o ile i kim ta postać jest w zasadzie. Ale co mnie zastanawiało, tak wracając do Fragile, to i chyba rozmawialiśmy o tym w poprzednich naszych spotkaniach 5 lat temu. Tak, na plaży. Tak długo minęło. Fragile teraz ma ciało młodej kobiety. Już nie jest. Tak. I to też było widać podczas wyciągania tej igiełki. Kiedy jej tam chlapło na rękawiczkę. Dokładnie tak. I pięknie ta rękawiczka zaczęła się rozpadać. I to też pokazuje, jak szczegółowo ta gra jest zrobiona. I to są te takie malutkie niuanse, które pięknie wprowadzają się w ten świat gry przedstawiony. I co? I ona to ściąga i nagle jej ręka się starzeje. Więc pytanie jest takie, bo później tak starałem się ogarniać dłoń lewą Fragile, obejrzawszy... Ta, która dostała ze smoły. Dokładnie. I obejrzawszy pierwszy trailer parę razy, no ta lewa ręka nie była stara, a nic takiego. Więc możemy założyć, że albo ten pierwszy trailer, gdzie ona tam z Bibisem ucieka, jest zrobiony przed tym, jak skorupkę na Magellana wrzucają. Albo no, jest jakaś technologia, która pozwala jej odmłodzić skórę po tej sytuacji. No. Tam jest dużo jakichś powalonych skoków czasowo-osobowych. Wracając do tego, co mówisz, nie? Raz, że ta Fragile, która leciała na motorku z Bibisem, prawdopodobnie ginie w tamtym momencie. Nie wiadomo, czy ona, ale Lutak. Bo jest nawet pytanie
od Sama, tak, nie? W sensie, czy to on. Ty zabiłeś. No. Lu, dokładnie. Co w sumie Troy komentuje i pewnie fajnie byłoby usłyszeć jego wypowiedź, gdyby nie jeden zbuntowany ninja, który mu wjeżdża z buta. Ale ten zbuntowany ninja miał, jakby od niego. Miał głos dziecka Lu. To jak się śmiało. Ja co ty gadasz? Tak, nie zwróciłem uwagi. Tak. Okay. Parę razy to przesłuchałem i mówię, kurde, to musi być. To musi być Lu. I teraz jest pytanie takie. W jakiej świadomości, czy w jakim wszechświecie jest Lu? Nie? Mhm. Bo może... Być może jesteśmy na plaży. A. Bo tam też właśnie w różnych scenach tego trailera mieliśmy, że tam on the beach, on a bridge. Więc być może też tu mamy jakieś takie różne miejsca. Ale to kompletnie nie wyłapałem. Wyłapałem to, że ten ninja ma chyba 3 metry, no. Czy coś. Taki naprawdę bydlak. Ale tego głosu Bibisa nie wyłapałem. I co jeszcze... Chyba, że on dochodził z tego, bo w sumie tego poda od Bibika wcześniej Troy zabrał. Troy zabrał. Tak, ale on był czarny i pusty w sumie. Rozkminił. I tam ośmiornica kiedyś pływała w ogóle. Ale to w pierwszym trailerze. W jedyneczce. Tak. No, no. Sorry. Okay. No, no. I rzeczywiście, i ten głos Bibisa, że on się tam śmieje, walcząc z Hicksem. To będę musiał przesłuchać jeszcze raz. Ciekawa sprawa. Ale tak jeszcze a propos Hicksa, bo tutaj się nim nacieszyć nie mogę. No pewnie. Totalnie. Ta jego gitara, z którą napierdala prądem, ja w ogóle nie powinienem przeklinać tutaj. Gitarotopór. Nie, myślę, że jesteśmy po dobrej stronie mocy. Okay. Jest okej. Okay. Ja to taki prostak jestem, co zrobić. No słuchaj, tematy są skomplikowane, musimy wyrównać, nie? Coś w tym jest. No i co? I ja myślę, że tam jest jakiś game reference, jeśli chodzi o jego gitarę, która jest też toporem. Nie wiem, czy to nie jest może do tego glam rocka też nawiązanie reference. Okay. Nawiązanie na przykład do zespołu Kiss, bo on być jest takim może połączeniem trochę takiego tak. Axl Rose slash Slash. mocno grać. Zespoł Kiss. Tak, coś no, tym jest, no, nie? Ten makijaż, te maski, tak, nie? Właśnie tak. Myślę, że być może tutaj na wielu tak. płaszczyznach to chodzi. Siekiero gitara, którą... Tylko zastanawia mnie tutaj to założenie, no bo facet wychodzi, albo cząstki, części jego, część ciała wychodzi z tej plaży i co? I nagle przyspawają mu części automatonowe. Kto w ogóle to zrobi, tak. nie? I co? I nagle, dobra stary, to od dzisiaj będziesz grał na gitarze. Wiesz o co chodzi? To tak, tutaj nie mogę tego chyba załapać sensu w tym wszystkim. Ciekawe. Do końca. Ja ci powiem tak, jestem niemalże przekonany, że właśnie on sam być może wrócił z tej plaży, przez to, że tak samo jak sam ma możliwość, jestem repatriantem. Okay. Może sobie wrócić po nicę do kłębka. No i skoro już wiesz, nie ma Amelii, świat został ocalony, może chłopak stwierdzi, że trzeba wszystko rzucić, pojechać w Bieszczady, tam wpadł na pomysł, założę zespół. Okej. Okay. No a później znalazł sobie jakieś automatony do noszenia mu trumny, bo tak. widocznie taki jest teraz trend. Ciekawe, żeby... jak nazwał ten zespół? Flaki na wierzch? Muchy w smole. Muchy w smole, no. Coś w tym jest. Ale no też jestem ciekaw właśnie, na ile tej gitarki poużywa. Ta gitara plus użyta jako siekiera faktycznie aż prosi się, żeby poszukać, tak. do czego to może być referencja. Przypomina mi się jakaś gra, nie potrafię jej teraz umiejscowić i zwerbalizować, ale... Może była. Guilty Gear X i tam była ta, jak ona miała, Ino, taka może. Bobeczka w kapeluszu. Takim tak. też. Być może to jest to, warto by było sprawdzić. I to też fajne jest, no kurczę, tyle jest zajawek. A jeszcze gra nie wyszła, nie? No, no. Ale super, że on jest taki długi, 9 minut kontentu, tak. Ja uwielbiam. Czekałem na taki dłuższy wątek od Kojimy, bo jednak no, on to lubi robić, czy spoilować, czy... Teasować nas tak. tutaj, nie? Fajnie to było obejrzeć 10 razy, jeszcze się nie zgodzi. I pewnie jeszcze będę kilkukrotnie na pewno go oglądał i czekam na następne, bo przypuszczam, że w tym roku będzie tego trochę... Marketing już nam będzie tak, powoli tak, cedził. Tak. Ja myślę, że też chyba to widać po Kojimie, bo... Mhm. W Metal Gearze 5 no, tak walił tymi trailerami konkretnie. Trochę nawet przedobrzył, bo wiele rzeczy już wyszło od razu. No, no. Przypuszczam, że tutaj będzie bardziej zachowawczy, ale też trochę nam da do myślenia, bo to jest, wydaje mi się, bardzo inteligentny człowiek, jeśli chodzi o budowanie, i doświadczony człowiek, jeśli chodzi o
o gry. I... No, czy ty w ogóle wiesz, ja to wyłapałem chyba tam właśnie pod koniec tego PS-owego eventu, którego nazwy nie pamiętam, a na którym jedynym ciekawym w sumie rzeczem... Mój fajek. Dobra, mam to. Znaczy mam jedną część. To dobrze. Jakąś przysmaloną. Tak, masz drugą. To ten rak. Przepraszam. Okay. Żyćko. Też mam. Też mam delirę, także rączki też chodzą. Ale czekaj, rozmawialiśmy o Kojimie. No właśnie, on mówił, że będzie niedługo świętował 40 lat roboty w branży. Obczaj to, nie? Masakra. Ja myślę, że jestem stary, a ten kolej żyje dłużej niż... Znaczy pracuje dłużej w branży niż my, nie? No, to jest coś. Klasa. To jest piękne. No i wygląda na dalej, nie wiem, 40-latka. Japończycy myślę, że... Może inaczej, no jak człowiek ma 1,60 m, to się mniej starzeje. Tak myślę. No. Mam takie wrażenie. W ogóle po Azjatach moim zdaniem nie widać specjalnie tego wieku. Nie? No. I nie wiem, czy to jedzenie ryżu i dużej ilości ryby. Mhm. Prawdopodobnie tak. Czy ty wiesz, że w ogóle oni tam strasznie, znaczy no mało, wydaje mi się, że mało jedzą warzyw i owoców, bo tam to jest cholernie po prostu drogie? Bo wiesz co? Może ta dieta rybna jest faktycznie spoko. Tak, ale dieta mięsna, beef sama, wiesz, carnivorous diet. No, no. Chciałem przetestować, ale przy cenach wołowiny w tym kraju jednak musiałbym wydawać tyle, ile bym wydawał pewnie na suplementy i tak dalej, jeśli bym trenował nadal swoje ciało. Ale to pomaga bardzo, wiesz? Tak mięsko jak, czy tak, właśnie? Mięso. Okay. Mięso, jak najbardziej. No bo tak koniec końców... jest to takie fajne nawiązanie do DS-a, bo jednak jest tam jakiś taki element pierwotności, pierwotnego człowieka, bo da się to wyczuć. Aj ty. Jedząc dietę mięsną, i tutaj mówię głównie o wołowinie, no. Nie wiem jak to z rybami jest, jednak człowiek dostaje te wszystkie aminokwasy, tak, jakieś tam rzeczy, no. Witaminy i tak dalej, i tak dalej. My nie jesteśmy jako rasa, czy jako gatunek, raczej jako gatunek, chociaż jemy warzywa i teraz mnie pewnie zabiją wszyscy weganie i tak dalej. Ale o tym też mogę powiedzieć zaraz, bo zawsze mam haka na wegetarian i jedziemy, no. To mięso jest i tak zawsze lepsze niż warzywa. Nie wiem, dietetycy, ja się tam gówno znam, ale mówią, że dieta powinna być zbilansowana, nie? Tak. I to mięsko ciężko jest chyba gdzieś tam wykluczyć tak, żeby ciało się odżywiało. Tak. No ja jestem mięsny, jestem mięsnym jeżem, więc rozumiem. Tak. Także, no ale czekaj, mówili, że masz jakiś haczyk na przyszłość. Tak, no. Tego mam rozkminkę, nie? No bo pomyśleć sobie, okej, okay, tutaj weganin czy wegetarianin ci powie, tak, bo ty zabijasz zwierzęta i takie inne rzeczy. No okej. Okay. No jesteśmy poniekąd jakimś, albo zatrudniamy zabójców do tego, żeby jeść to mięso. No bo no tak. Jesteśmy... czynnie odpowiedzialni za to, no, ale pasywnie, no okej, okay. Ale patrząc na te wszystkie pola zbóż, tofu czy cokolwiek, soi, pytanie jest takie, podczas zbiorów ile zwierząt ginie tam? Nie? Ciekawe. Bo zmechanizowanym tak, bo zbieraniu. Jeśli mówimy o ptakach, mówimy o myszach i takie inne rzeczy, no to nagle co, wegetarianin powie, że życie jelonka, czy życie krowy jest ważniejsze od życia? No życie to jest życie, prawda? Wow, okej, okay, mocne. No, nie myślałem o tym w ten sposób. Takie mam podejście do tego. No te zbiory zautomatyzowane też tam przerzedzają. No może nie w sposób bezpośredni, tak, ale rykoszetem. Jednak, prawda? Bo to tak jak my, wiesz. Czyli nie da się tak. Nie zabijemy zwierząt, ale je jemy. No bo co? I w innym wypadku, jeśli tego mięsa nie zjemy, to mięso zgnije i... No ale to jest chyba natura ludzka. Taki... No ale to wiesz, jakby w tą stronę równie dobrze można powiedzieć, że jeżeli używasz telefonu, który używa procesora, czy nie wiem, podzespołów, które używają metali ziem rzadkich, to czy to znaczy, że ty bezpośrednio każesz dzieciom wydobywać gdzieś tam w Kongo no, jakieś właśnie takie rzeczy w kopalni? No
W sensie pewnie tak, ale jeżeli tak, to w sumie każdy z nas jest winny. Jest no winny tego, że żyje, a karą dokładnie. Za to jest śmierć, którą wszyscy kiedyś odnajdziemy. Dokładnie. I wszyscy nie? spotkamy się na plaży. I wszyscy spotkamy się na plaży. Będzie impreza z Higgsem, nie? Jak będzie nam grał na elektrycznej gitarze. Ale to jeszcze tylko małe wtrącenie a propos właśnie tego, co powiedziałeś. I to akurat to widziałem z mema, które bardzo mi... mema, tudzież krótkiego filmiku, kiedy protestujący aktywiści przykleili się do jakiegoś chodnika czy coś takiego i był tam jakiś facet chyba, nie wiem, jakiś scholar, profesor czy coś takiego, taki się przynajmniej wydawał po gadce, wychodzi do nich i mówi, co wy idioci, i on mówi, co wy idioci robicie, nosicie na sobie rzeczy, które są zrobione z ropy, przyklejacie się klejem, który jest zrobiony z ropy, i nie dajecie tym ludziom przejechać do domu czy do pracy i zatrzymujecie ten cały proces, jeśli sami w tym procesie uczestniczycie. To jest taka komórka rakowa według mnie trochę, wiesz? Okay. Wiesz, o co chodzi. No bo ja rozumiem, okej. Okay. No, częstokroć świat jest zbyt zaśmiecany i tak dalej, tylko że to nie my jako ludzie, jednostki najbardziej śmiecimy, czy to jest dobre słowo po polsku, polutujemy, zanieczyszczamy, bo to tylko polucje nocne chyba. No, jako gatunek na pewno, też takie. Więc śmiem twierdzić, że jednak nie, no to są te korporacje i te fabryki, które to wszystko produkują, a my jako jednostki znowu aż tyle tego nie produkujemy. Więc zamiast... Mówisz teraz o śladzie węglowym, tak? Tak. No to, carbon footprint. No to tak naprawdę, wiesz, mamy co? Mamy Chiny, mamy Indie i tak naprawdę to nam chyba robi tam, nie wiem, połowę czy którąś z trzecich części świata. Nasz wpływ, tak. Znaczy, no, jakby nasze podejście może mieć pewnie jakieś znaczenie, ale no jako gatunek... No umówmy się, że nie wiem, to, że próbujesz na coś wpłynąć, to nie znaczy, że masz na to wpływ, tak? To, że nie wiem, obecnie Izrael dokonuje ludobójstwa, a ludzie gdzieś tam, nie wiem, oglądają sobie memy, no co, to równie dobrze można powiedzieć, jeżeli nie jedziesz tam, nie walczysz, nie wiem, nie zostaniesz nagle aktywistą Associated Press, który może zostać wysadzony w każdym momencie, to też przyczyniasz się do tego swoją biernością. Nie? No, myślę, że to jest chybiony punkt ogólnie. No. Nie? Jakby nie można w ten sposób nic zmienić. Można w ten sposób być może zwrócić uwagę. Czy to jest najmądrzejszy sposób? Nie wiem. Ale i tak wszyscy umrzemy, więc w sumie po co się przejmować? No w sumie tak, nie? Znaczy ja im starszy jestem, tym chyba bardziej zaczynam doceniać po części trochę ten konformizm w życiu i w podejściu do wielu spraw, bo jednak no mnie nie będzie później. Okej. Okay. I może to... A kto wie, a może będziesz zdigitalizowany. To by było jako marzenie. Perkusista Higgsa. Perkusista. W chórku będę śpiewał. Idealnie. 0000001. Dobrze. Kiedyś śpiewali Flight of the Conchords. Świetna piosenka, by the way. A myślałem, że jako ten techniczny, co wychodzi na scenę 1, 2, 1, 2. No. Okej. To jest to. No, ale właśnie, wracając jeszcze do trailera, który jest bogaty w treść i bogaty w symbolikę, to teraz tak, bo dobra, zacznę od jeszcze trumny Higgsa, która... Ma... Ale jest w ogóle automatyczna, tam się jak Lambo otwiera do góry. Okay. Całkiem laserska. Dojechałem. Pytanie jest takie, co tam jest? Czy to jest krzyż? Bo to mi trochę przypominało jakiś krzyż, taki... Ta figurka, tak? Tak. Czekaj, to też chyba w pierwszym trailerze w ogóle było, że tam koleś niósł właśnie coś na rodzaj krzyża i tam... Tak. No mi się to właśnie z jakimś kultem religijnym kojarzy, nie? Właśnie jakiś taki Chrystus czy coś. Tak. Stąd też mówiłem, że być może to jego zmartwychwstanie nie jest przypadkiem takie jakby nijakie, tylko... też nawiązuje do kultur tutaj religijnych naszego regionu. Mi to przypomina bardziej, z początku jak na to patrzyłem, ja bym stawiał, że to jest kult Extinction Entity i że to jest kult Amelie. Że ona tam jak taka Matka Boska
często ekstynktująca, mogłaby tutaj być w tym centrum kultu. Stąd też jego kolorki, stąd też jego fryzura. Tak, tylko że... On a on tam... w gospelu, wiesz, na gitarze. Tak, pięknie. I prądami napierdala stare babcie. To są bioprądy. Bioprądy lecznicze. Prądy, które... Nowak. Tak, prądy, które leczą. Okay. Ludzie koło 40 będą wiedzieć za to. Ale no coś w tym jest, nie? Tylko że zastanawiam się, bo on chyba pracuje dla Apexa, tak? Dobrze myślę? No właśnie. To korporacja czy kult? A może kultorporacja? Mocne słowa. Kultorporacja, ale to byłoby fajne. Zapisujesz się do korpy i od razu dostajesz religię w gratisie, nie? Chcesz być Jehowy? U panie, to jakaś... Tak, ale to tylko z DPD chyba. Tak, tak. Ty trzeba być kurierem i Jehowym jednocześnie. Innej opcji nie ma. Coś w tym jest. I się zastanawiam. Ale nie wiem, z którą jest opcji. Nie wiem. Nie, też nie wiem. Ale no, fundusze faktycznie same na to się nie wzięły. Tak. Nawet jeżeli by przeżył, nawet jeżeli by sam był w stanie jakoś utrzymać swoje żyćko, no to jednak ten jego, tego, jak to się mówiło, fat bottom girls, te, które tam biegają za nim, te czerwone. Groupies? Groupies, no. Fat bottom girls. No proszę, że jak u Queenów, nie? You make the rock and roll go round. Także, te jego groupies nie wzięły się znikąd, nie? Czerwone, takie beztwarzowe, a może właśnie twarzowe. No właśnie. Może tam, wiesz, te takie trzy światełka, jak się zaczną kręcić, to tam hologram się pojawia i od razu Amelka, czy tam... Kto tam lubi? Z tym bouncem, nie? Ale no, jest... To było dobre. Ale jest fajny i cały czas się zastanawiam właśnie, jak to powiążą. Ciekaw jestem też tych linii czasowych, o których mówiliśmy sobie wcześniej, że z jednej strony Fragile ma łapki niby nowe, ale stare. Zauważ, że też teraz nie wiem, czy już tego wcześniej nie palnąłem, bo tyle myśli, tak mało czasu. Sam, którego widzieliśmy w poprzednim trailerze, był siwy. Tak. A mam na to chyba teorię. Bo ja bym chciał, bo ja nie mam pojęcia, czemu teraz jest nie siwy. Przez chwilę był niebieski, ale nie był siwy. A o tej niebieskości to też chyba mam teorię. Zamieniam się w słuch w takim razie. To tak. Jeśli chodzi o to, że był siwy, ja mam tutaj takiego skunksa, nie? Siwego. Uwielbiam, piękny jest. No, rośnie sobie siwy skunks, ale tak w sumie po całości to tych włosów siwych zbyt dużo nie mam. I kiedyś tak się doczytywałem a propos siwych włosów i to trafiło do mnie właśnie po obejrzeniu tego trailera jeszcze, nie? Death Stranding uczy i bawi. Tak, uczy i bawi całe życie. To jest chyba, no, tę grę mogę rozkminiać całe życie normalnie. Może doktorat napiszę z tej gry. Kurde, to by było coś. Zachęcam. W końcu. No. Będę czytać. Dobra. No i co? Tutaj chyba przypuszczam, że może wejść anemia, bo jeśli człowiek ma zbyt mało żelaza, to rzeczywiście siwieje. Taki niedostatek żelaza w organizmie ludzkim może powodować siwienie. Czy to jest proces odwracalny? Pewnie nie. No właśnie, tu się zastanawiam, bo tego nie wiem. Bo on później tam gdzieś już nagle ma włosy normalne, brązowe i tak dalej. No, tylko w tym jednym miejscu jak przypływa Magellan, nie jest osiwiały. Tak. No i on jeszcze jest siwy, jak ona tam w tej niebieskości szarości oprowadzał wtedy do też był? Statku. Wtedy też był siwy. Wtedy też był siwy. Chociaż był ten filtr taki, który no, mógł mówić może coś innego i tak dalej. Ale tak po 10 razach to tak wiesz, obczaiłem. No. On też ma tam fryzurę chyba podciętą. Właśnie nie wyłapałem w ogóle, co jest pod tym fioletem. Nie? No i w każdym razie wydaje mi się, że to chyba to jest to. Bo zakładając, że sam nie jest... naturalnym bytem w normalnym świecie, bo był Bitisem i znalazł się na plaży, z którego II go wyciągnęła, możemy zakładać, że on tę krew w jakiś sposób traci, bo w sobie ma te kryształki elektromoczalium. Hiralium, tak? Hiralium. Moczalium. Moczalium i kupalium i takie inne. No i co? Wiemy, że przez dużą część gry, ale to jest takie bardzo... rozciągnięte, wydaje mi się, moja teza, ale może jestem w błędzie. No. Może mam rację. No i co? I on tyle tej krwi oddał, no bo oddawał krew. I mocz. I mocz, tak.
No ale później głównie chyba najbardziej efektywna była jego krew. Zdecydowanie, tak, granaty. Tak. Zakładając, że no nie minęło aż tyle lat po tym, chociaż może mogło. Czyli anemia postwaleczna. To byłoby ciekawe, gdyby faktycznie, no bo on jako faktycznie człowiekostwór ma pewnie inny obieg gdzieś tam, skąd ma czerpać. Tak, i przypuszczam, że być może te kryształki chiralium w jakiś sposób niwelują poziom żelaza w jego krwi. No, jest potrzebne do przeniesienia tlenu, bo to chyba. Czy to nie jest to, że on gdzieś się postarzał, czy tam minęło 50 lat, tylko nie, zwyczajnie chłop jest tak niedożywiony. No bo mamy tutaj fragile, która jest w zasadzie taka sama jak była. Nie? Nówka sztuka. Tak, prawda? Mm. Jeszcze lepsza niż wcześniej. Dokładnie. Się, skórę ma świeżą, ładną, piękną. No i raczej. Kąpaną w kolagenik mleku, tak, wszedł. Kuzek, czy czego tam. Bitisów. Bitisów. Wydojony. Dwa BTS-y, proszę, musi sikać na pamiątę. I jeszcze trochę smołą podać. I tak mi się wydaje, no bo co, no tak tyle aż czasu nie minęło. Wydaje mi się, przynajmniej wnioskowałbym po tym samym. Tym bardziej, że on później wraca, już ma normalne włosy i to tak. I to przejście też, jakbym miał się przyczepić do trailera, to nagle oni są w tym niebieskim klimacie. No, no. I... A później jakby znowu, ale bez tego, nie? Tak, znowu, ale bez tego. No i teraz ten niebieski klimat. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego ten niebieski klimat może tam być. Taki ten filtr, czy jakkolwiek to nazwać. No, no. I zauważyłem, że ten Magellan, on się wynurza z tej smoły i się zanurza w smole. Tak. I przypuszczam, że zanurzając się w smole, ten kolor jest jaki jest. Okej, okay, czyli oni wchodząc w tą smołę zmieniają coś. Zmienia się ten kolor chyba, taki percepcja rzeczywistości, bo zakładając, że ta smoła no, i tak jest spirytystycznie naładowana, że tak powiem, można by też zakładać, że odbiór rzeczywistości też tam jest zgoła inny, nie? No bo to właśnie troszkę zakrawa na jakieś takie podróże międzygalaktyczno, skoki jakieś kwantowo, dziurowo. Tak. Teleportacyjne, kutaportacyjne. Tak, też mi się tak wydaje. Kurczę, to myślę, że to może być ten strzał. No. I ciekaw jestem, na ile tutaj się ocieramy o prawdę. Tym bardziej, że głowy nie daje, ale wydaje mi się, że przed tą sceną, kiedy ona mu tam tłumaczy, ona Samowi tłumaczy, to jest prysznic, tam jest to, i on, o, jak tu jest zajebiście. No, tu w ogóle są jakieś komnaty dla innych. Tak. To mi najbardziej rozwaliło łeb, nie? Że ktoś z nami będzie jeszcze podróżował na tym stateczku. No tak. No ale oni tam, to jest to jakaś firma, która daje usługi poza UPC, czy jak on się, UAC? United Series of America. UCA. UPC. No ale coś podobnego. Nie? No, no. W każdym razie. Klasna. Tak. I wydaje mi się, że Magellan się zanurzył, ten statek się zanurzył w tej smole. I wtedy właśnie ten filtr wskakuje. Czy może jakaś podróż międzygwiezdno-planetarno, tam ta smołowa? Być może. Nie? No bo on nie lata w sumie po ziemi, nad ziemią. On nad ziemią lewituje, a podróżuje prawdopodobnie w tej smole całej. Tak jest. I teraz założenie by było takie, że ta smoła no nie jest rozprzestrzeniona na cały świat, bo w innym wypadku ten świat by nie istniał chyba. Nie? Są tam takie anomalie, a w innym wypadku no to ten statek działa jako poduszkowiec, który tam frunie kilkanaście czy kilka metrów nad ziemią. I stąd to połączenie, którego szuka ta firma Drawbridge, polega na tym, że wynajmuje kurierów, którzy te połączenia będą szukać w innym świecie. No właśnie, też mi to chodziło po głowie, nie? Bo skoro już mamy Magellana, który potrafi sobie żeglować, w ogóle Magellan, nie? Też sama nazwa jest fajnym nawiązaniem, nie? Nowe lądy i tak dalej. Jak tutaj, czemu skoro już może to lewitować, czemu całym naszym cudownym żelastwem nie przelecimy z miejsca A do miejsca B? Dokładnie. No być może faktycznie ma ograniczony zasięg przy smole. No i tak nawiązując właśnie do innych landów i tak dalej, bardzo mi się podobał ten moment w trailerze, kiedy gdzieś tam sam biegnie
biegnie po autostradzie, czy cokolwiek, czy czymkolwiek to jest, drogą. Mm. I tam gdzieś w oddali są drapacze chmur. Jest prawdziwe miasto. Jest prawdziwe takie miasto. Takie jak my znamy, tak, nie? I to a nie jest... takie postapokaliptyczne. I to mnie zastanawiało, czy będzie nam dane jeszcze odwiedzić to miasto, czy to jest tylko fasada tego i tego całego miasta nie zwiedzimy. No ale to zakładając, wtedy można by było, że w pierwszym DS-ie jednak ten opad tych deszczów nie był na skalę globalną, bo gdzieś się te miasta jakoś uchroniły. No bo były tam światła, prawda? Tak, znaczy to wygląda jak taka normalna metropolia, jakiś Nowy Jork, San Francisco, LA, cokolwiek. I ja bardzo bym chciał, żebyśmy weszli w to, bo ja uwielbiam takie klimaty w ogóle, futurystyczne miasta. Nie muszą być do zwiedzania tam wszystkie piętra w każdym budynku. Cyberpunk? Wiesz co, po... Sorry, musiałem się przepraszać. Nie, spoczko, ale powiedz tak, po Phantom Liberty troszkę mi zleżało. Okay. W sensie polecam, naprawdę. Teraz, po 3 latach, Redzi się bronią tą grą. Okay. Teraz już tak, nie? I to nawet... No to tak jak z Wieśkiem chyba, nie? Wiesz co, no ja w Wieśka grałem późno i to dzięki tobie głównie, więc nie wiem, jak on na premierę się prezentował. Ja na premierę nie grałem, ja dopiero chyba po 2 latach. No to ja grałem po kolejnych 2 pewnie. No okej. Okay. No, ale no może taki jest ich tryb, nie? Że właśnie wydają shit, a później jest piękne, bo i Wiedźmin jest piękny i teraz już Phantom Liberty też jest piękne. Okay, w ogóle cały Cyberpunk. Ale Cyberpunk nie do końca, troszkę, aczkolwiek bardziej Mirror's Edge. Bardziej w tą stronę. Bardziej takie miasto ze szkła, sterylne, cudowne, piękne, takie nieskazitelne, futurystyczne i bardzo utopijne. Uwielbiam, nie? I bardzo bym chciał, żeby coś takiego dodali do DS-a, ale z drugiej strony ta gra kompletnie nie jest o tym. No tak. I obawiam się, że znowu jedyne, o co się otrzemy, to wydawka z naszego magazynu, plus jakieś standardowe pomieszczenia. Tak, nie? Tak. Wydaje mi się, że Kojima Productions nie jest gotowe na projektowanie tego typu rzeczy, a nawet jeśli są, to kompletnie nie jest o tym. Nie? To jest znowu podróż, to jest znowu zwiedzanie, łączenie miejsc, a nie ich zwiedzanie. No. Bardzo, znowu powiem, bardzo bym chciał, żebyśmy tam mogli wejść, ale jestem niemal pewien, że no, odbijemy się od drzwi. Albo od bramy, albo od sztucznej ściany. Max, co będziemy mogli zrobić, to rzucić granatem z kupą do środka. I... Macie kupę. Albo zanieść tam jakieś ciało i zobaczyć piękny krater. Nie? No, to też było coś. To było spoko. Gdybyśmy mogli tak sobie mapę ten dziurawić. No właśnie. A mam tutaj pytanie do ciebie, stary. Hit me. Bo w grze widać, że Sam pierwszy raz używa amunicji palnej. Jak się do tego odnosisz? Tak, strzelając do tych robotów, wiszących takich. To były roboty? Bo mi to wyglądało trochę jak kurierzy nawet. A może kurieroroboci? Albo może te amalgamacje, takie human flesh i wiesz, roboty. Nasze fat bottom girls. Tak, nie? Wiesz co, ja nigdy nie byłem jakimś... No może inaczej... Nie mam problemu z bronią palną, per se. Tak, nie jestem znowu jakby fanem podejścia, że młotek też zabija i wiesz, nóż kuchenny też zabija. Nie? Jakby dasz komuś nieodpowiednią rzecz w ręce, no to sorry. Jasne. I kompletnie nie pomyślałem o tym. Nie? Teraz jakby troszkę mnie zagiąłeś tym pytaniem. To znaczy tak, ja nie pytam o w sensie ideologicznym, bo tutaj... nie o to chodzi. Chodzi mi o to raczej, czy wcześniej, kiedy sam nie używał broni i nagle poniekąd mechanika gry się zmieni, bo szczerze powiedziawszy, na co ja czekam i co grono chyba graczy, czego grono graczy może nie lubiło w tej grze, ja uwielbiałem po prostu chodzić. To jest esencja. Ja chcę chodzić. Wiesz, niekoniecznie strzelać, niekoniecznie, może się przekradać pomiędzy tymi BT-sami, natomiast sama strzelanka no jest tak zdarta do granic możliwości. No nie jest to CS. Nie? Ale to też przypuszczam, że zaimplementuje Kojima mechanikę z Metal Geara. Natomiast głównym miodem dla mnie to było chodzenie i patrzenie. I kontemplacja
jak idziesz i myślisz o życiu i myślisz o tym, o drodze, nie? Mm, i, czyli to jest gra droga. Meta, dla mnie to jest meta gra. Oczekuję czegoś takiego właśnie w tym nowym wydaniu też. Może to samo. Może tak, no, ale tutaj może jestem prostym człowiekiem. Więcej chodzenia, dłuższego chodzenia, większe mapy. Trasy, większe mapy. Mogę po tej pustyni Gobi, czy co to było, iść po prostu i patrzeć na te wydmy i zastanawiać się nad sensem życia. To jest to. Wiesz co, teraz jak tak sobie łączę to twoje pytanie z tym, co w sumie widzieliśmy, to wydaje mi się, że sensownym... Chciałbym to połączyć w ten sposób. Gdzie sam używał broni palnej w jedynce? Na plażach. No tak. Głównie na plażach. Tylko, że teraz już nie mamy niestety naszego nieodżałowanego tatuśka, tak. Który... No, chciałbym go zobaczyć z powrotem, ale... Ja myślę, że oni mogą wrócić. No bo karty jeszcze nie odkryte przed nami. Tak, jeszcze tak. Wszystko może się zdarzyć, nie? Więc chciałbym go znowu zobaczyć, ale jego wątek jest na tyle ładnie domknięty, że nie widziałbym sensownego wejścia na niego z powrotem. No właśnie. Ale to tam, przepraszam, że ci przerwę, ale mam takie pytanko. I nie wiem, czy to było w pierwszym, czy w drugim trailerze, ale ja jakbym tam słyszał głos Cliffa. Mówisz. On mówi, Beatles. On śpiewał tam chyba gdzieś. Takiego było. Nie wiem, czy mówił, czy śpiewał, ale jakbym słyszał głos Cliffa. Nie, prawda. Było. Coś takiego. Tak. Chociaż, tak, żeby się przygotować do naszej rozmowy, no to wpuściłem sobie zapytanie takie, czy Cliff będzie w kolejnej części. Pytałeś czata GPT, czy kogo? Nie. Internetu. Google'a. I Kojima 4 dni temu powiedział, że nie, Mads Mikkelsen nie wróci do tej części, więc teraz jest takie założenie, no bo divergence of expectations, to jest takie typowe i zważywszy na to, że Kojima lubuje się w kinematografii i tak dalej, być może w pewnym momencie oglądał zbyt dużo odcinków. Jak się ten serial nazywał? Już nawet zapomniałem. Black Mirror? Nie. To był... Wiem, Californication. Nie. O tych... tam był Jon Snow. Jak to się nazywa? Game of Thrones. I tam było na końcu ostatni sezon. I O Boże. Okej, ósmy sezon. PTSD wraca. No. Tak, PTSD wraca. Więc może to jest takie coś, że po prostu to jest wierutne kłamstwo i on wróci. Tym bardziej, że ja tam śledzę tego Kojima na tych Instagramach i do czasu. Boże, on tyle tego rzuca, przynajmniej na Twitterze, że ja przestałem go obserwować, bo mi zaśmiecał wszystko. Przez niego nie widziałem nic innego. Okay. Ale to totalna spekulacja, więc bo gdzieś tam się przewinął Mads Mikkelsen. Pytanie jest tak, oni takie. Zdjęcia nawet jakieś robili gdzieś tam. Tak. Pytanie, czy on na przykład w Overdose nie będzie grał, nie? Może tam, bo plus te nowe projekty, o których mówisz, nie? Też ta skradanka, którą niejako zapowiedział właśnie, nie? Być może będzie jako cameo i to też by było super, ale właśnie, a propos tej dwoistości postaci czy antagonistów, no bo jedynka od razu prosto w twarz nam rzuciła, że Cliff jest antagonistą, który później nie był tym antagonistą, ale było dwóch, czy nawet trzech antagonistów, bo jeden ukryty, mówię tu o II. Pytanie jest takie, ilu antagonistów będzie miała druga część? Ile osób będzie wprost, a ile nie wprost do nas? Czy, wiesz, czy to będzie takie prostolinijne i bardziej się, nie wiem, skupi na mechanice, czy być może znowu nas zaskoczy, bo tutaj po tym trailerze nie widać tego, że ktoś oprócz Higgsa jest buddy, nie? Chciałbym wierzyć w to, że dostaniemy podobnie pokręconą fabułę bez takiego prostolinijnego na zasadzie, okej, Higgs jest zły, pokonaj Higgsa, wszyscy żyją weseli. Czekam na reveal kolejnych postaci, bo powolutku nam się to buduje. No tutaj dostaliśmy duży strzał. Dostaliśmy, tak jak właśnie pod koniec pierwszego trailera mieliśmy zajawioną postać Troja, jeszcze nie wiadomo do końca kim jest. Tak samo tutaj pod koniec tego najnowszego zwiastunu
mamy zajawione z kolei dwie postacie, panią blond i panią brunet. Tak, tak. I pytanie, na ile, no znowu, nasi najbliżsi współpracownicy będą z nami, to prawdopodobnie troszkę za bardzo wydziwiam. Wydaje mi się, że to po prostu będą postacie grające z nami. No ale tak, póki co nie mamy specjalnie zbyt wielu przeciwników poza Higgsem. Tak, tak. I to mnie zastanawia, nie? No, w jedynce to też była trochę walka z systemem, bo ja to bardzo mocno pamiętam, że sam nie chciał, bardzo nie chciał nic łączyć. I do końca też nie pamiętam, jak to się stało, że on w sumie dalej jest w UCA, bo ja zakładam, że on sobie po prostu odszedł z Fragile, razem adoptowali Lu 2 i sobie gdzieś tam właśnie gotowali, razem się bawili. Aż coś nie pnęło i kiedy nie było jego, ona zginęła prawdopodobnie Lu też. No znaczy i, tak, wiesz, to pytanie jest takie, czy ona zginęła rzeczywiście, czy ona tylko... No dostała jakimś strzałem i spadła z motorku. Draśnięcie było, z tego co widać było na ręce i to caught her off balance. W sumie, no ale czekaj, tam nie pamiętam, bo ona uciekała z bebekiem, w tak, sensie z tak. Bobo. Ja nie wiem, czy on tam też dostał, bo ona tam się do niego wyciągała gdzieś, że on tam tak, chyba tak, upadł. Tak, to Bobo leżał, jeszcze żył, ale później co się stało z Bobo, to nie wiem, ale... No bo ktoś do niej strzelał, więc ktoś do niej mógł podejść. Po co strzelali, jeżeli nie chcieli jej złapać, nie? W sensie, ja zakładam, że być może... No ale tak, jakby... logicznie widzimy jakby te postacie tak, później, tak, więc tak, zakładamy, że one mogą żyć. Tak. Chyba. Tak mi się wydaje, wiesz, bo... Szkoda by było. No, wydaje mi się, że ona jednak na tym statku jest i pewnie będzie głównym bohaterem. Wydaje mi się, że to nie było tak, że w pierwszym trailerze... Już ją... Tak. No, poniekąd uśmiercił, czy coś takiego. Chyba nie. Oby. Bo później jest ta gadka z Higgsem, czy ty zabiłeś Lu, nie? No, a nie, czy wiesz, też nie? Ją, więc tak, tylko tak, Lu tak. Ewentualnie dostał tak, tutaj. Tak. Więc możemy założyć, że ona nadal żyje, jest komandorem tego statku. Do czego mam taką przyczepkę, bo ona tam opowiada o tym, że no tak, bo jesteśmy finansowani przez ludzi. Tak. I że nawet sam tego nie kupuję, więc no. Co ty pierdolisz? No, to takie... To jest takie, tak, ściema. Taka ściema totalna. Mam nadzieję, że sam poniekąd nie będzie aż takim mrukiem, jakim był w pierwszej części, no bo gdzieś tutaj przydałaby się chyba przydałby się rozwój postaci, wiesz. Może po to dostał dziadka do orzechów, żeby miał z kim gadać. A, być może jest to. No ale też się rozwinął, no bo musiał się zająć dzieckiem, więc pewnie jego sam własny rozwój też ruszył. Tak. Plus wydaje mi się, że żyli razem z Fragile, bo ta scena, którą dostaliśmy w nowym zwiastunie, pokazuje, jak on chyba siedzi i coś tam gotuje i podjeżdża do niego ten taki łazik dla Bobasa, nie? Tak. I to jest to samo miejsce, w którym wcześniej była Fragile, więc zakładam, że oni tam sobie żyli w formie jakiegoś tam konkubenstwa prawdopodobnie i gdzieś jakoś razem żyli, więc sam wcześniej był samotnikiem z wyboru. Tak. I zachowywał się tak, jak jego środowisko, które było ograniczone do minimum. Więc skoro już teraz w tym jakimś takim w komórce zaczął żyć, więc być może otworzył się na ludzi. Tak. Fajnie było go faktycznie zobaczyć w takiej odświeżonej, posiwiałej wersji. No, aż tu święta inkwizycja Higgsa przyszła i zrobiła swoje. Tak, Matka Boska Entity Extinction. Natomiast co mnie zastanawia, to, że sam, bo widać jego gołą klatę, nie ma już łapek odbitych na sobie. I to nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, czy tak. Po pierwszej części już mu te łapki zniknęły. Nie. Wydaje mi się, że nie, że to teraz też jest zagwózdka na zasadzie coś się zmieniło, pytanie tak. Dlaczego. Tak. Ja cały czas mam w ogóle wrażenie, że tutaj być może Kojima będzie chciał zrobić jakąś chorą pętlę, że zarówno w tym momencie... Tak. Może inaczej, x lat temu sam był Bibisem, teraz sam ma kolejnego Bibisa, Lu. A co jeżeli, i tu w ogóle
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na kapitana Nemo? Tak, George Miller to jest ten facet, który wyreżyserował, ta jego postać przynajmniej, który wyreżyserował Mad Maxa. A widzisz, wszystkie części. Ja bym stawiał, ale mówię, mój wzrok już nie ten, ja bym stawiał, że to jest też właśnie postarzały model tego. Nie? Nie. To jest inny aktor. To jest reżyser w tych... Mad Maxa. Tak, Furiosa i takie inne. Co ty mówisz? To jest on, no. I aż bo zastanawiałem się sam, mówię, kurde, ja te facjaty doskonale znam, nie? I kojarzę. Wpisałem Mad Max, puściłem reżysera, to okej, widzisz. No bo miałem taką chorą teorię, nie? Że może właśnie tutaj znowu jesteśmy w jakiejś pętli i za każdym razem ten Bibi, który się odnawia, jest jest samym. Dlatego ten siwy sam na przykład byłby kapitanem Nemo z tym swoim nietoperzokotem, z tym kotoperzem. Tak. Ale no to widzisz, moja teoria szybko umarła. Ale sama postać wydaje się być ciekawa. Bardzo, wiesz. I to nie tylko ze względu na kota. I tutaj kolejny ukłon w sprawie reżyserki, no bo wcześniej mieliśmy Guillermo del Toro, który no w zasadzie głosu nie... jak to się mówi? Nie użyczał? Nie użyczał, dziękuję. Głosu nie użyczał. W tym wypadku też tak jest, bo sprawdziłem to specjalnie. Głosu George Miller nie użyczał, tylko swojej postaci. I znowu reżyser, wiesz. To takie fajne, bo to tak jest ten continuity. Jest taka fajna zajawka, którą wiesz, to jak sobie kupujesz, nie wiem, nową wersję samochodu PlayStation czy czegokolwiek, wiesz, że to będzie i jesteś z tym happy. Jest taka dopamina. Świadomość. Tak, świadomość tego, że to jest. I to jest fajne. I fajnie widzieć, wiesz, jakiś reżysera, który pewnie z grami nie ma nic wspólnego, a może ma. Ale super się... teraz już ma. Ale super się to ogląda. A to słuchaj, jeszcze wejdę ci w słowo na chwilę. Nie wiem, czy o tym nie rozmawialiśmy ostatnio, jeżeli tak, to mnie sprowadź na ziemię i to dosłownie w jednym zdaniu opiszę, ale Kojima w piękny sposób w podcaście, który gdzieś tam prowadził, czekam aż on wróci, bo ten podcast się pojawił chyba po Death Stranding jakiś czas i on opowiadał o tym, jak on robił tą część dwójki, a propos mety i tego, jak bardzo meta jest ta gra. Ta gra jest tak bardzo meta, że ona opowiada o łączeniu ludzi i faktycznie w świecie realnym ci ludzie, którzy byli razem z Kojimą jako aktorzy, czy doradcy, czy tam cała reszta, też byli z nim połączeni. To były osoby, które on znał w dużej części, albo które gdzieś tam chciał ewentualnie wykorzystać, ale sporą część gry o koneksjach, o łączeniu wykorzystał przez swoje połączenia, w tym właśnie gdzieś tam na przykład też reżyserów, którzy normalnie by nie wzięli w tym udziału, nie? Czy osoby niezwiązane z branżą, więc ta gra jest tak bardzo, wiesz, na tylu płaszczyznach, że to jest piękne. I polecam ten podcast, nie? Naprawdę. Teraz po czasie nie wiem, czy będzie tak bardzo odkrywczy, ale fajnie też pokazuje proces twórczy i czekam na drugą część. Ale to tak widać na przykład z Conanem O'Brienem, który... też był jako smaczek. Tak, który jeszcze w, nie wiem, co to była za stacja, ABC, NBC, czy coś takiego, gdzie on miał swój talk show. Tak. I on powiedział o tym, że on był u Kojimy, ale nie może powiedzieć, co robił i tak dalej. Tak, było. I on do końca nie powiedział. I nagle, wiesz, dowiadujemy się, jak już ta gra została wypuszczona w 2019, że Conan tam jest, nie? No. I tylko brakowało, bo później, nie wiem, w którym roku, chyba podczas COVID-u Conan przestał już prowadzić ten program, teraz gdzieś jest na internetach, na YouTubie. Ale było ten Clueless Gamer. Tak, jak on próbował przechodzić gry. Boże, jakie to było straszne. Ja to uwielbiam tę serię, po prostu najpiękniejsza seria w życiu. No, taki ten guilty pleasure, taki naprawdę mocny. Tak. Widać, facet w ogóle się nie zna na grach, ale gra. Ja myślę, że on gra sporo. W sensie, że gra, że nie umie grać. I nie wiem, czy ten był Death Stranding. U Clueless Gamer. Chyba nie. Ale też nie oglądałem tego jakoś namiętnie. To było cudowne, gdyby wiesz, ta meta sam przeszła siebie. Gadam ze sobą, nie? Co się dzieje, nie? Gdzieś tam, dlaczego on mnie wrzucił do jakiegoś kanionu, bo pamiętam, że ten kanion tam był. Tak, tam trzeba było specjalnie dotrzeć. Trochę się trzeba było natrudzić i tak dalej. I to było piękne. Natomiast
Czego chyba mi brakuje jeszcze, może to będzie postać. Cały czas myślę o muzie Kojimy z Metal Gear Solid 5. Nie pamiętam, jak się ta aktorka nazywa, ale ona grała postać Quiet. Przepiękna kobieta i był nią zafascynowany swego czasu. Ja byłem przekonany, że ona wystąpi w jedynce. Ale w dwójce też jej nie widać. Wiesz co, on bardzo dużo tam rzeczy postuje, nie? Ale jak mówisz, że go śledzisz, to zazwyczaj jak z jakimiś aktorami się przewija, to chyba nie pomija nikogo, nie? W sensie nie pokazuje gdzie, do czego, ale zazwyczaj jak tam są u niego w studio, to się pojawia. Czyli nie było jej, rozumiem. Nie. No szkoda. Nie załapałem. Ale to taka mała dygresja. Chociaż kto wie, no jakby też... Liczymy na to, że jakieś smaczki jednak wyciągniemy, że nie mamy wszystkiego na tacy, wszystkich aktorów, wszystkiego podanego. Być może jakieś nowe Conany się też pojawią w dwójce. Nie? O, było fajnie. Pytanie, kto teraz, nie? Na przykład. Donald Trump. To byłoby mocne, zwłaszcza w kwestii zwiedzania Meksyku jako sam. To byłoby bardzo ciekawe. Joe Biden jest już marionetka. Tak? Sprytnie. No. Nie. Ale widzisz, kurczę, no ja na przykład właśnie bardzo mi się podoba ten kapitan i w ogóle ten jego koteł. Chciałbym, żeby to nie była tylko jakaś taka maskotka, ale żeby realnie się nagle okazało, że to jest jakaś, nie wiem, bestia zrodzona z tej smoły albo w ogóle gdzieś wyciągnięta. Właśnie, smoła. Mówiliśmy sobie o smole, o orzeszku. Tak, pływamy w tej smole, wróćmy na chwilę do orzeszka. To jest też kolejna teoria a propos wracania do żywych. Nawet jeżeli bozon Higgsa nie został automatycznie przez to, że jest Bibisem wyciągnięty do reala, być może, no bo jeżeli jesteś tam, umierasz, no to nie wiem, czy tam wpadasz do tej wody tak jak sam, tylko po prostu nie wynurzasz się, tylko płyniesz w dół. A co jeżeli tam na dole jest smoła? Ja miałem wrażenie, że jak oni tą babkę wyciągali z tej skorupy, jakby zajmowali się może... Nie, osobą nieżywą, nieboszczykiem, więc być może jakby wyciąganie ludzi z tej smoły też w jakiś sposób jest przywracaniem do żywych. O, to jest dobry patent. I tak bym to widział, nie? Bo oni tam ją monitorują, wyciskają jej właśnie cokolwiek jej ta ośmiornica tam tentaklami swoimi zrobiła, co to w filmach animowanych ludzie już wiedzą co. I jakby... Szedłbym w tą stronę, że być może tak samo też Higgs się pojawił, nie? Że ktoś go wyciągnął, odessał z niego tą całą maź i teraz sobie hula. I te wszystkie nowe postacie, mam wrażenie, które będą razem z nami na Magellanie pływać, poznawać nowe lądy, również w jakiś sposób, tak samo jak czarną, która lewituje jak w tym, jak w Omenie gdzieś tam nad łóżkiem, strasznie creepy to było, jeszcze czarne włosy, Ring Ideolo. Mam wrażenie, że być może wszystkich nowych będziemy tak wyciągać. Blondi, brunetkę, kogo nam jeszcze tam dadzą, to nie wiem, ale... No, to by było coś, nie? Ale tak właśnie a propos kapitana, nie? Joe Miller, to mnie zastanawiało, no bo w jedynce to Hiralium tworzyło dłoni. Tak. A tam mamy wejście takie, scena jest, kiedy kapitan tnie tę skorupkę. Aha. I on nie ma ręki, ma jakby piłoprotezę. Nie wiem, czy zauważyłeś. No jak Barrett, tak? Co ty Barrett, coś takiego. I to mnie zastanawia, ten symbolizm taki. Bo może oddał swoje ręce Znaczy on jednej na pewno ręki nie ma. Nie? I tak się zastanawiam, czy to jest takie symboliczne pod tym względem, że... Bo widzimy tego kota, prawda? Który jest... Tak. Smołu kota, który jest po części potworem. Kotoperza. No? Kotoperza. Czy to nie jest taki pakt pomiędzy oddaniem czegoś, czyli wiesz, taką symboliczną ręką, oddajesz rękę. Duszę diabłu. Duszę diabłu, ale też zrozumieniem tej całej smoły. No bo jeśli ten kot jest zrodzony ze smoły, a zakładamy, że jest, to być może, i to też ładnie jest pokazane, że oni tak po części chyba zaczynają to rozumieć, akceptować i przyjmować. I to nie jest już takim... sakrum profanum, jak było wcześniej w pierwszej części, że ta smoła to jest ostatnie zło i tak dalej. Potrafią się w tym poruszać. Tak, i potrafią się w tym poruszać i
jakoś zaadaptowali te warunki, no bo ta smoła tam jest, ten kot to liże, więc możemy założyć, że to jest smoła. No, no. W ogóle ten kot wygląda nieco jak papuga i w tym momencie Kapitan Nemo w ogóle straszne mam podjazdy z piratem, nie? Może gdyby nie okulary. Ale ta czapeczka, nie? Czapeczka, jeszcze ten kot na ramieniu w którejś tam scenie, mówię 100% pirat, Kapitan Nemo czy jakkolwiek. Ale powiedz ci, trochę tak mi na Ziolsko zajeżdża to momentami tej historii. Mundur tak. Coś w tym jest. Ale nie miał dwóch esek, ani nie. Słońca narysowanego nie, na czarno. Ręki też nie miał. A to widzisz, to sobie zwrócę uwagę, ale ten pakt z diabłem i ten kot czarny, który też na bank jest symboliczny, nie? Tak. Jak to wszystko ukodzimy. Myślę, że też właśnie jakaś ciemna strona, a nuż głównym bossem będzie właśnie kapitan. Dokładnie. Nie? Przecież tak zastanawiając się, jak mówimy tutaj o Extinction Entity, nie zdziwię się. Bo Amelie też generalnie nie zginęła, tylko odeszła na chwilę. Tak. I tam gdzieś jest taka scena, motyw przelatujący, że gdzieś tam jest księżyc taki. Tak. Strasznie blisko. Taki dokładnie, super moon. Tak. Ale tak zakładam, że skoro po pierwszej części sam spędził tam, bo tam było coś takiego, że on spędził nie wiem ile tam, 5 lat na tej... Pod koniec. Tak. No jak lecą te napisy, to my się tam strasznie szlajamy, nie? No. Ja się nie zdziwię, że EE, Extinction Entity, może być sam. I wiesz, i na końcu będzie ten wybór, nie? Mocne. No, że jakby dostał to od Amelie. I to będzie ta część, gdzie sam chyba już skończy ze swoim jestestwem i będzie miał wybór ocalić ludzkość, czy dalej ciągnąć ten wątek, przeżywszy nadal na tej planecie i tak dalej, bo ciekawe, czy w ogóle dostaniemy realny wybór. Ja nie wiem, bo ty jesteś bardziej rozeznany w Kojimo grach. Czy są tam realne możliwe zakończenia? Raczej nie. Jest no jedno. To tak jak było z postrzeleniem Extinction Entity. Nie? Tak. Jedyna broń, której możesz użyć, a która nie strzela. Ale być może tutaj będzie ten twist, zważywszy na to, że sam może używać już tej broni palnej, że może jednak będzie taki twist i to będzie to, że jednak... Zastrzeliamy. No bo to też był taki, wydaje mi się, też symbolizm do tego, że masz broń palną i strzelasz, ale nie trafiasz, nie? Nie możesz, no. Więc to jest jakieś takie zamknięcie wyboru, zamknięcie ust i pokazanie, że środkowego palca trochę. Tak, że jednak to wszystko jest od góry predestynacja narzucona i nieważne, czy strzelasz i tak nie uda ci się strzelić. Ale to jeszcze w tym wypadku będzie coś innego, nie? To jeszcze tak, bo to chyba ta myśl mi uciekła, a gdzie zacząłem o tym mówić, a propos strzelania. Przynajmniej ta scena, kiedy sam używa broni i realnie strzela do tych wiszących takich bombko tych naszych cheerleaderek. Fuckbots and girls. Exactly. Ja zakładam, że też w pewnym sensie jedynka powieli dwójkę i będziemy mieli fragmenty shootera. Tak jak wcześniej to były plaże naszego tatuśka, tak, Mata. Tak samo teraz być może dostaniemy to tylko w nieco innej odsłonie. I strzelałbym, że być może nie jest to świat realny, tylko właśnie też ta plaża wojenna w jakiejś nowej odsłonie. Właśnie. Być może, no bo tak jak mówisz, normalnie nigdy w grze nie używaliśmy broni palnej, co najwyżej ekskrementacyjnej. A tutaj idealnie. Podcast, który uczy i bawi. Strzelanie kupą jest najśmieszniejsze. Nie, zawsze. Fekalne żarty. To dla 40-latków. Tak. Czekaj, ile teraz ma lat ten, jak on miał, kupa śmierdzi. O Jezus, on gdzieś koło chyba 50-tki będzie. Co nie? Jak on miał? Gracjan Rostocki. Ale to nazwisko Rostocze, Rostocki. No myślę, że nie ten, niedaleko pada nazwisko od tego. I pozdrawiamy Gracjana, jakby co. No ale właśnie, wydaje mi się, że a propos, że dalej będziemy jedynie kupą rzucać, nie? A tamto strzelanko to będzie forma jakiegoś za ponad świata i być może jak wcześniej odwiedzaliśmy plażę Mikkelsena, tak samo teraz będziemy odwiedzać być może wreszcie plażę tego, Troja. Bozona Higgsa. Bozona, plażę fizyki kwantowej. Ja myślę, że tam będzie kurwa glam rock
do bólu. Ja bardzo bym chciał, żeby oni zrobili realny koncert w tej grze. No, bardzo bym chciał. To byłoby coś, nie? Do tej pory się zastanawiam, jaka jest aplikacja tej gitary? Siekiera. Ale czy to był jego wybór? Dobra, stary, możesz wybrać jeden, kurwa, lutnię, możesz wybrać trąbkę, albo możesz wybrać gitarę. Nie, no to pójdę z gitarą. Skąd jest ten zamysł? To mnie zastanawia, bo okej, okay, no... Też, jak fajnie, też to kminiłem. Tak, no. Proces jak, decyzyjny. Tak, siedzimy w tak. kółeczku, zrób jakąś zajebistą broń. Gitara. Co? Jak? Czemu? No, bo jak fajnie to wygląda, to jest takie, kurwa, kiczowe trochę. Rewelacja. Uwielbiam. No. Ale tak po prostu na zasadzie, co ja oglądam. Nie? Tak, tak. Piękne. I tutaj jeszcze tak chyba też jest referencja poniekąd z tym Higgsem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mhm. Widzę po części też Raidena w nim. Z okay. Metal Geara. Mhm. Bo on też był pół cyborgiem, pół człowiekiem. W tą samą stronę to idzie. Tak, tak, okay. tak, tak. No ale to jest chyba taka zajawka kojimowska, wiesz, że, mhm. że będziemy łączyć to i tak dalej. Tutaj w tym wypadku... I tutaj mówię o bozonie Higgsa. Mhm. No, showman. Nie wygląda do końca tak, chyba jakby sam chciał wyglądać. Wiesz, te flaki na wierzchu pływające tam w tej galarecie. Ale wygląda na bardzo pewnego siebie, więc... No, tak, 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 to swoją drogą, nie? Ale pytanie jest takie, czy to wszystko jest fasada? Co on w środku, nie? No bo wiemy, że to jest zajebisty aktor, nie? Tak, tak. W sensie, w ogóle ciekawe, co go drajwuje, no bo w pierwszej części on był jakby zapatrzony w Amelkę i ostatecznie przez nią też niejako zmanipulowany, z tego co pamiętam, żeby grał w tą stronę, w którą ona chciała, żeby sam chcący, niechcący przyszedł do niej. Tak. Właśnie tak pamiętam Higgsa, nie? Że to była postać, którą Amelie poświęciła po to, żeby jakby dotrzeć do siebie, bo sama bała się podejść, czy rozmawiać, czy chciała gdzieś indziej ich zaprowadzić. No i teraz, kiedy ten bozon dostał kolejny stopień swobody, muzykiem. Został muzykiem. A przy okazji też świadku zagładzie. No skoro już ma te wszystkie cheerleaderki, szkoda byłoby je zawieść. No dokładnie, no coś za coś, nie? Fat pocym gaus. Czego nie zrobisz dla grupy? No właśnie, ale ten ninja, ten nasz Bobo Ninja, który go atakuje, wygląda jakby był z tej samej brygady. Tak. Troszkę. Jego ciuchy, jego design. Wiesz co? No, wydaje mi się, że to była część jego trupa. Fat Bottom Girls, tylko że ten Babies przejął kontrolę nad tym. No tak, bo to w sumie są jakieś takie, tak jak mówiliśmy, AI, to wygląda na jakieś takie samobieżne jednostki. Tak. Czyli Lu mógłby zhakować pana ninja i go... Tak mi się wydaje. Okay. W ogóle ta scena, kiedy on ślizga się pod tym mieczem, który idzie, to jest w ogóle... na zasadzie zróbmy scenę tak cringe'ową, że się nie da bardziej. No. I to było to. Ale to fajne było, ja to lubię, że to takie, wiesz... Ja właśnie uwielbiam z jednej strony, ale z drugiej na zasadzie... No. To ma być poważna walka tutaj, no ale Higgs jakby daje czadu. No, a to, czy to nie jest takie też chyba nawiązanie do filmów chyba Johna Woo i tak dalej? Jak już ci mówiłem, z filmografią jestem strasznie na bakier. Być może. To jest bardzo takie orgazmiczno-cinematograficzne, nie? Bo możemy i wygląda ładnie. No i wygląda ładnie, i wygląda pięknie zjawiskowo i tak dalej. I chyba to też jest fajne. Ja to w Kojimie lubię, że każdy coś w nim może odnaleźć, nie? No bo patrząc w taki przekrój jego prac, nie? No bo głównie Metal Gear, później był DS, no to już mniej, ale wiesz, osoba lubiąca przygodówki odnajdzie się, bo jest zajebista historia. Osoba lubiąca strzelanki zajebiście się odnajdzie. Zbieractwo i tak dalej. Jest taka, no po raz kolejny tego słowa użyję, amalgamacja takich gatunków, które no każdy sobie coś znajdzie, a te inne, które niekoniecznie lubisz albo lubujesz się w nich, i tak znajdziesz trawne, wiesz. To jest pewnie. Fajne. Każdy tak jak mówisz, coś dla siebie. Ja na przykład bardzo bym chciał, żeby dwójka dodała coś takiego, czego jedynka nie miała, albo chyba nie ma, może w Director's Cut dodali. To jest to, że ja bym uwielbiał przemierzać ten świat bez tych całych pieprzonych BTS-ów. Nie? Jakby rozumiem
motyw dodania, bo to jest kluczowy element gry, więc nie można go wyłączyć po prostu. Ale z drugiej strony jakby... Rozumiem. To budowało mój niepokój i to naprawdę jest niewiele gier, które było w stanie mnie tak mocno... No może nie przestraszyć, bo to nie jest element, który jakby wiesz, że polegniesz. To po prostu jest coś, co musisz przejść. Ale to było... Ja nie lubię horrorów, więc pewnie też dlatego, nie? Okay. Ale czułem wewnętrzny odruch ucieczki. Aha. I jak mogłem, to starałem się to omijać. Nie wszędzie się dało. No bossa ciężko. No tak, nie tak. Jest to postal. Że można to przejść bez tego, bez oddania strzału. Ale z tym miałem problem. I jedyna inna gra... No dobra, były dwie inne gry, ale w tą jedną grałem jako szczeniak, więc nie wiem, czy to się liczy. To Diablo 1. Jak tam na ostatnich poziomach mieliśmy te takie już piekło faktycznie. Piekło, gdzie ściany były, wiesz, płonęły krwią, tam jakieś ludki poprzybijane. To podobne wrażenia miałem właśnie, jak przemierzałem te plansze czekając. Jak widziałem deszcz, to po prostu w zasadzie Jezus Maria, nie? Buduję stację, siadam, czekam aż przejdzie, nie? Jak czekasz x godzin i nie przechodzi, no to wtedy już jesteś w pompce. No i jeszcze Final Fantasy 15, gdzie też pięknie pokazano, że tam był taki motyw, że nocą wychodzą demony i jeżeli podróżowałeś w nocy, miałeś bardzo dużą szansę na to, że trafisz na bossa, który będzie mega ciężki. I to też działało na tej zasadzie podprogowej. To opowiadało ci świat przez mechanikę. Jeżeli chciałeś podróżować w nocy, to sorry, dostawałeś w mordę albo byłeś bardzo silny. Zazwyczaj dostawałeś w mordę. Więc lepiej było pójść z chłopakami na gdzieś tam boyzone do tego, do YMCA pod namioty, niż pakować się na ulicę. I to jest to samo, co odczuwam za każdym razem, kiedy podróżuję w Death Stranding. Ta gra, wyłączając ten tryb, umożliwiłaby mi bezstresowe poruszanie się i faktycznie taką refleksję, bo tego niestety nie miałem. No ale rozumiem, bo bez tego DS nie byłby DS-em. No, ja może zbyt wgłębiam się w to i tak, wiesz, podchodzę do tego, ale to taki Death Stranding to jest taki, no nie wiem, namiastka życia po części, nie? No bo nie wiesz, kiedy trafisz na BTS-y, nie wiesz, kiedy przyjdzie problem, a jak przyjdzie problem, trzeba się z nim zmierzyć. I rzucić gównem. I rzucić gównem, no i co takim metaforycznym czy nie? W życiu. Realnym. I to chyba cenię, wiesz, bardzo. I pomijając tych szalonych kurierów, mam nadzieję, że w drugiej części będą bardziej jakoś tak objęci fabułą, niż to było wcześniej, no bo szaleni kurierzy, którzy tam zabierają paczki, to chyba mnie najbardziej, wiesz, rozbijało. Zdziczeni, tak? Tak, ci zdziczeni. No po co mi będziesz paczkę zbierać, kurwa? Buty mi zabierzesz, czy co? No, wiesz, o co chodzi. I ja tego do końca nie mogłem rozkminić. I za każdym razem jak tej kampy tak klinowałem. No oj, tam było dużo lutu. No. To sobie myślałem, no kurde, ziomki, no ja nie mogę. Co? Czemu? Jak to się stało, nie? Ale jak to mówią, ziarko do ziarka, nie? Także ja myślę, że oni po prostu kampili to, co mogli. Tak. Taki właśnie Mad Max trochę. Tak. Nie? Natomiast ten motyw budowania sam w sobie też był taki fajny, bo nie był taki bardzo wymagający, ale z drugiej strony dawał ci satysfakcję, że kurde, ja to zbudowałem. Ktoś użył mojej drabiny. Ktoś użył mojej drabiny i tak dalej. A ja dużo rzeczy tam zbudowałem w tej grze. No sorry, ale spędziłeś w niej setki godzin, więc no. No, zdjęcie sobie zrobiłem z mamą W poolu, w baseniku. Tak, w baseniku. Przez przypadek totalnie, ale to było zajebiste. No i fajnie się kąpała. Z mamą w ciepłych źródłach najlepiej. Zanim umarła. Ale zastanawiam się, jak to będzie w tej nowej części, nie? Czy znowu będzie można się kąpać? Też mi to chodzi po głowie. Natomiast co mnie zastanawia swoją drogą? Nie, mówię o budowaniu. To jest kim? Kurde, pewnie. Na pewno w smole tym razem będziemy się kąpać. I na pewno z kotem. W sepi niebieskim. I ostatnia rzecz, a propos destrukcji otoczenia. Tam była taka scenka, że rzeka wylewa powódź. Piękne to było. Bardzo mi się to podobało, ale to też pokazuje ten power PlayStation 5 i o tych górkach, w pagórkach i tym wszystkim trzeba wspomnieć, bo to słuchaj, no... Generacja tego. Odlot, naprawdę odlot. Jeśli chodzi o same postacie, to ja zbyt dużej różnicy nie widziałem. Graficznie. Graficznie, natomiast w otoczeniu coś niesamowitego. A widzisz, czyli wyczułeś, bo ja na przykład jakby doceniłem kunszt
tego, jak wygląda krajobraz, ale nie próbowałem zgłębiać tego na zasadzie, czy to wygląda lepiej. Mówisz, że prezentuje się... W moim odczuciu tak. W moim odczuciu prezentuje się lepiej ten cały landscape gry. Ten świat przedstawiony jest bardziej szczegółowy, wydawałoby się. Niekoniecznie same postacie, tak jak mówię. Bo tutaj jakiegoś takiego zbytniego przeskoku nie widziałem. Poza Trojem. Oczywiście. Troj to jest... Nie no. Tata Bozon. Godzinami o Bozonie. Może w... Boże, po angielsku myślę. W mimice twarzy jestem subtelnie lepiej niż było to na PlayStation 4. No ale też z drugiej strony oglądałem to na kompie i na telewizorze, więc ta rozdzielczość może być zupełnie inaczej odbierana na playaku. Nie? No. Ale też jakby chodzi mi to po głowie, to co mówiłeś wcześniej, nie? Czy będziemy dalej się kąpać z mamą? Znaczy, nie, żartuję. No. Czy dalej ten motyw budowania zostanie taki, jaki był? Bo sporo elementów jednak pewnie zostanie przeniesionych, ale zakładam, że można by to rozbudować i te koncepcje, które dostał DS1, umówmy się, były tak naprawdę tylko, no może nie polem minowym, ale sam DS1 był jakby... grą testem. Tak. Na zasadzie, czy to zadziała. I większość tych dziwnych pomysłów, które mieli, na bank została ścięta, spłycona albo w ogóle odrzucona. Bo jakby to, że w ogóle zrobili tą grę, to jest sukces. Moim zdaniem. Tak. Nie? Przy tylu dziwnych pomysłach, przy tylu nietypowych jak na świat gier, wiesz, trendach w ogóle, ta gra jakby wyszła ponad to. Tak. I dlatego też na przykład... Na przykładzie budowania, nie? Zastanawiam się, jak to rozwiną, bo nie wierzę, żeby ten sam system poszedł. Nie, jeżeli chodzi o budowanie na zasadzie, okej, no to nie wiem, tutaj zbudujemy, bo widzieliśmy już, mamy nowe pojazdy do jeżdżenia, jakieś takie bugi do tego. To są chyba tylko iteracją tego, co było wcześniej, bo to nie jest specjalnie jakimś takim, wiesz, no zajawkę, okej, fajniej wygląda, ale no koniec końców... przerzucać od punktu A do punktu B i tyle, nie? Dokładnie. To jest tylko jakby wspomagacz na zasadzie rozwinęliśmy istniejący koncept o dodanie nowe tekstury i prędkość poruszania się na tym czymś. Ale chciałbym zobaczyć też właśnie sposób, w jaki ta interakcja między graczami ma się odbywać. Być może na zasadzie tego, co wspomniałeś o samej tej powodzi. Być może to niszczenie, czy powinniśmy się połączyć. Być może my też będziemy tym drawbridge'em, też będziemy mogli mieć wpływ na to. Może będziemy mogli niszczyć na przykład też inne rzeczy. Nie wiem, to byłby ciekawy eksperyment. Bardzo, nie? Bardzo. No bo to, wcześniej nie możemy tego jakby bezpośrednio zniszczyć. Nie. Z tego, to co ktoś zrobił. Nie. To... czego ktoś... Nie, wydaje mi się, że nie. Natomiast tutaj też fajnie widać było, jeszcze tak wracając do tej powodzi, że w pierwszej części mieliśmy w zasadzie jedynym elementem niszczącym ten świat, to była ta smoła i bitisy, nie? A tutaj mamy moc natury, która też sama przez się niszczy to, co budujemy. I to też jest fajne, bo to też taki pokazuje... Właśnie drawbridge, wiesz o co chodzi. Tutaj natura też ma coś do powiedzenia i nie tylko, wiesz, spadające gluty z góry i wiesz, wszędobylska smoła, którą posikasz i zniknie, nie? Co mi się bardzo podoba, bo to też fajny motyw i czekam. I też zresztą było to pokazane gdzieś tam avalanche, lawina była, nie? Tam w którymś, czy tam skarpy jakieś spadały. I fajnie by było, gdyby to było bardziej zaimplementowane, ale wydaje mi się, że chyba będzie i ten żywioł będzie pokazany w wielu aspektach gry i nie tylko będziemy teraz się mierzyć ze smołą i ze sobą. I z Higgsem, tak, ze sobą, ale będziemy też mierzyć się z naturą, co jest fajne, bo tego nie było w jedynce. Nie. Wyobraź sobie, gdyby przy przemierzaniu gór nagle się okazało, że właśnie schodzi lawina i wywala ci wszystkie systemy, nie? Tak. Jakaś tam śnieżna, czy kamienna, czy cokolwiek. Albo zakopuje cię. Nie zdziwiłbym się, że byłaby taka sytuacja, mechanika gry, że
że na przykład lawina ciebie przysypie i masz tam jakiś specjalny balon, który wiesz, uruchamiasz i cię wyrzuca do góry, albo w jakiś nadajnik i gdzieś tam ekipa cię zbiera, czy coś takiego. I Higgs cię bierze na koncert. Cię bierze na koncert na siekierce, nie? No. No i nic. No. Na pewno dużo fajnych nowych konceptów tam rzucą. I też jestem ciekaw, o ile odważnie podejdą do tematu, bo z samej jedynki też wspomnieli, gdzieś tam właśnie w podcastach między innymi, że dużo rzeczy nie weszło, nie? Tak jak później część próbowali doszyć w tym, w Director's Cut, okay. O którym też rozmawialiśmy, nie? Tak. Że tam też bardzo dużo się wyjaśniło, właśnie samego Higgsa gdzieś tam wyjaśniono. Teraz już w sumie nie pamiętam, co tam było, ale wiem, że było coś ważnego. Tak. Będę musiał odsłuchać nasze rozmowy ostatnio. Chyba też, bo wiesz, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, pewnie pamiętałbym bardziej, gdybym grał w Director's Cut. Też nie grałem. Ale... Czekaj, bo tam chyba matka Higgsa się znała z tą, z Fragile, tak, i że tak, oni tam nie byli całkiem sobie obojętni, czy coś. Natomiast, no tak... Z mojej subiektywnej percepcji, to, czego się dowiedziałem o Higgsie, z samej jedynki wystarcza mi w zupełności, żeby docenić tę postać, bo jest wielowymiarowa, nie? Jak tam, zresztą mówiliśmy o tym chyba w którymś z naszych spotkań 5 lat temu. Już pamiętam. Tak. Sorry. Wiem, dlaczego Higgs był zły. Przypomniałem sobie. Bo to chciała właśnie chyba matka Fragile, z którą on się wychowywał, jak się okazało, że UCA w ogóle eksperymentuje na ludziach. I te BBS-y, ta cała reszta, to wyciekło, że to są... Dzieci. Tak, że to nie jest technologia, to jest po prostu eksperymentowanie na tych płodach kobiet, które tam są w tym stanie zawieszenia pomiędzy jedną a drugą stroną. No. Jako, że to było średnio, jak to się mówi, moralne. Dokładnie. I tam też chyba ktoś przez to zginął, to matka ostatecznie później, yes, moja pamięć jednak działa. O, 1-0 dla mnie, Alzheimerze. In your face. No, to była ta scena, kiedy Higgs, czy tam właśnie sam odtwarza tą wiadomość do Higgsa od matki Fragile, i stąd bozon zaczął się panoszyć i rozwalać to wszystko, bo wiedział, że UCA leci w kulki i przez te głupie, dziwne eksperymenty pcha, no co prawda technologię do przodu, ale kosztem ludzkiego życia. No i to pokazuje też wielowymiarowość chyba postaci i pokazuje to, kto to jest prawdziwym bohaterem być może. Nie? Ja zdecydowanie naprawdę jakby z całego serduszka kibicowałem Extinction Entity. Naprawdę chciałem, żeby to wszystko tam poszło z dymem. Ja bardzo lubię generalnie sam pomysł ekstynkcji, który istnieje. W ogóle serdecznie ci polecam, sorry, jeszcze tak tutaj wbiję swoje 5 groszy, The Talos Principle. Mówiłeś. Dwójeczkę, nie? To jest gra, która w piękny sposób jakby opowiada o tym, że czyli jeżeli my jako ludzie wybijamy na przykład, nie wiem, wszystkie ptaki dodo, tak? To jest złe, nie? No bo to, wiesz, biodiversity i w ogóle... Myślę, że one się same wybiły. Ptaki dodo? Ludzie powybijali. No, to nie są te ptaki, które skakały z... Nie, to nie są lemingi. Ptaki dodo, z tego co kojarzę, to były takie, znaczy teraz już nie pamiętam, czy dobrze, nie, dodo, takie małe, śmieszne. To były ptaki, które były bardzo ufne. W związku... Mauritusie chyba one się pojawiały. Wiesz co, one ogólnie gdzieś tam właśnie były nadmorskie i przylatywały na statki. Przez to, że no, jak to na statku zazwyczaj ludzie co jedzą? Ryby, sól, coś tam innego. No to jak masz możliwość zjeść pieczyste, no to raczej to rozwalamy. Tak, tak. I te zwierzaczki były bardzo ufne, ludzie z tego korzystali, do tego stopnia, że w czasach obecnych, już tam od 10 lat, tych ptaków nie ma, bo je po prostu zeżarto. Nie? Przez to, że jednak ich inteligencja emocjonalna no, zbyt duża. Dokładnie. U ludzi zdecydowanie mniejsza. Tak. No dobra, ale to może jeszcze inaczej. Hipotetycznie. Mhm. Załóżmy, że ludzie wybijają wszystkie delfiny, nie? Tak. Smutno. No, smutno. No bo delfin umiera, przykro, nie? Bo to ładne, fajne, nie? Ludzie wybijają, powiedzmy, COVID-SARS. Znaczy COVID-SARS, cokolwiek. W pewnym sensie też doprowadzamy do ekstynkcji. No tak. I patrząc z punktu moralnego, zabijamy gatunek. Z jednej strony delfiny, powiedzmy, że nam nie wadzą, ten drugi nam wadzi. Ale czy to może być w ogóle uzasadnienie dla wybijania, dla zabijania całego gatunku? Ja rozumiem, że no dobra, ale wirus nie ma uczuć. Niemniej jednak dalej jest to ekstynkcja. Czy jeżeli, nie wiem, ekstynkcja, która jest powodowana przez ludzi,
nie jest moralna, to czy powiedzmy, nie wiem, ten kataklizm 65 milionów lat temu, który doprowadził do wyginięcia wielkich jaszczurów, był moralny czy nie? Czy w ogóle możemy to rozpatrywać w tych kwestiach? Ja myślę, że moralność polega na decyzji, a jeśli jest to podyktowane prawami natury, to moralności tutaj nie ma w ogóle, nie? No bo 65 milionów lat temu możemy założyć, że pierdolnęła, nie wiem, jakaś kometa czy coś takiego, ale za bardzo tutaj wpływu, zakładając, że nie ma na tym... Że nikt celowo nie nacisnął guzika, tak? To jest jednak przypadek, nie? Tak mi się wydaje. Natomiast tutaj dobrze mówisz i teraz to tak wychodzi na to, znaczy może nie, że jestem hipokrytą, a może jestem. Znaczy ja jestem. Każdy troszkę jest. Tak. Ale to tak jak mówisz o tym COVID-zie, nie? Tak jak ja wcześniej mówiłem o wegetarianach i tak dalej, nie? Coś w tym jest, rzeczywiście, no bo to jest jakaś ekstynkcja. Tylko teraz jest pytanie takie, no bo ten wirus, czy ten wirus został stworzony w naturalnych warunkach? Znaczy to już tutaj będziemy... Wuhan. No. Ale rozumiem. No, znaczy dobra, czyli jeżeli ludzie by stworzyli jakąś formę życia stworzoną przez nas, czy to znaczy, że możemy je odebrać? Nie? No właśnie, i to jest pytanie, no bo to jest wtedy ten paradoks Boga i twórcy, nie? Czy mogę, czy nie mogę? Czy to ma istnieć? Skoro stworzyłem, to mogę skasować, nie? A co jeśli to, co stworzyłem, stanie się silniejsze? I to chyba jest teraz ta cała filozoficzna debata na temat AI, która no Jezus, ale to też pokazuje w przeciągu kilku lat ChatGPT, jak to, w jaki sposób to działa. Piękne, uwielbiam. Ale właśnie, ja nie mam nic przeciwko, szczerze powiedziawszy. Ja też, ja jestem pro-ewolucja. Tak, jak sobie wiesz, pro-life, pro-coś, ja jestem pro-ewolucja. Nie? Ktoś chyba to nazwał tym następnym etapem, tylko kurczę, nie pamiętam tego. Cywilizacyjnym? Tak. Czy to już nie jest homo sapiens, ale jest... Homo ledwo sapiens. Właśnie nie wiem, czy to digitalus sapiens, czy coś takiego, ale bardzo fajnie po pseudo łacińskiemu to było ujęte i ja to kupuję. No, dlaczego nie? No, czyli Funky Hicksa są ten neo coś tam sapiens. Tak, fat bottom geus. Fat bottom sapiens. No i wtedy się mogą zaprogramować. Tak, ale właśnie jakby wiążąc cały czas, a propos tego typu klimatów, to mówię, Talosa dwójeczkę serdecznie polecam, a wrzuciłem to tylko po to, żeby powiedzieć, że faktycznie w DS-ie jedynce ja bardzo kibicowałem Amelie, nie? Żeby jej się udało ostatecznie doprowadzić do tego, bo jakby nie patrzeć, z ewolucyjnego punktu widzenia każdy kolejny gatunek, który przetrwał, szedł raczej do przodu. Mm. Nie? Bo te ekstynkcje właśnie tak około raz na 60 parę milionów lat się zdarzały. Nie? Czy to w kredzie, czy to wcześniej tam triasowe, czekaj, gdzie to w dewonie, 265 milionów lat temu chyba tam w ogóle z 85% gatunków na Ziemi się zmiotło. I po każdym z tych wielkich wymierań życie per se wychodziło do przodu. Zmienione, kompletnie inne, ale przeżywało, nie? Więc jakby ja bardzo bym chciał, żeby być może sam odpalił ostatecznie tą ekstynkcję mimo wszystko i żeby ten świat poszedł do przodu. Okay. Bo... Czyli zakładasz, że totalna anihilacja tworzy coś nowego i lepszego. No nie totalna, ale znaczy, anihilacja, taka częściowa anihilacja. Okay. No to tak posprzątać biurko, nie? Troszkę tak. W końcu na nie trafi coś nowego. Tak, nie? Tak. No i Ziemia jest pięknym tego przykładem, że jakkolwiek by nie orać tej planety, po czasie życie wraca. Więc czy to będzie kupuje. AI, czy to będzie Amelie, czy to będzie Faust, czy inny z kolei bozon, taki czy nie inny, jestem optymistą, jeżeli chodzi o życie samo w sobie, bo ludzie nie są bytem idealnym. Są bytem ciekawym, szalenie, ale myślę, że natura da sobie radę lepiej. No, zawsze, wydaje mi się, zawsze. No. To teraz czekać tylko na następny zwiastun. Właśnie, dlaczego nie używamy zwiastun? To tak pięknie po polsku. Właśnie weszło mi przed chwilą, nie? Bo tak no, jakoś nie, tak. Cały czas nie wiem, czy mówię naczepa, czy mówię zapowiedź jestem. Ale zapowiedź, bo z reguły ja używam trailer i to okej, trailer wszyscy wiedzą, ale zwiastun. Tak pięknie po polsku brzmi. Co nie? Zwiastun programu. Zwiastun programu. Zwiastun śmierci, zwiastun burzy. Zwiastun śmierci, ekstynkcji, Kojimy. Piękne tematy. Kabuko. Będziemy mieli o czym gadać na pewno. No i czekaj, bo teraz mieliśmy ten Sono event.
Kiedy myślisz kolejne? Przypuszczam, że na przestrzeni 2-3 miesięcy coś nowego wyrzuci, czy to będzie krótsze, czy dłuższe, ale chyba ten czas promocji gry się zaczyna, no bo... Otworzył się długim właśnie zapowiedzią długą? Ego twórcy jest wielkim ego, a jeśli chodzi o Kojimę jest jeszcze większym, więc na pewno będzie chciał się pochwalić i będzie o czym rozmawiać. Już się nie mogę doczekać kolejnego zwiastunu. Cudownie. Zwiastuna? Tyle zwiastuna. Analizy zwiastunu. Zwiastunu. Zwiastowania. Zwiastowania. Zwiastujmy. Zwiastujmy. I na pewno kupię Playa 5. To już wiem. Bardzo dobrze. Są poważne decyzje, jest czas jeszcze na to, można spokojnie planować. Tak jest. I dotrzemy na plażę. No i tutaj jeszcze raz chciałbym powiedzieć, miło mi u Ciebie gościć w Twoich, w Twoim domu podcastowym. Wirtualnym, na mojej plaży. Na Twojej plaży. Zawsze tu słonecznie i nie za głośno, więc można pogadać. Dziękuję Ci za to. Mikasa, sukasa. Merci. Chciałem odpowiedzieć po niemiecku, ale umiem tylko für Deutschland. Am Samstag ist viel Zeit. Ja, natürlich. Buzi pa. Dziękujemy. Adios. Ośmy polecieli. No. Ile tego wyszło? Wiesz co? Już Ci mówię. Bo to tak całkiem... No, prawie 2 godziny. Kurde, fajnie. No. Ale się ten trening będzie przewijał na wideo. No to teraz... A to nie ma co wrzucić, ale szybciutko się zmontuje chociaż troszeczkę. Teraz poznasz moc komputera, nie? No raczej. Raz, dwa, trzy.